Partnerem audycji jest firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Są badania, które mówią, że przedsiębiorcy pracują więcej niż osoby na umowach o pracę, ale czerpią z tego więcej satysfakcji. Czyli można powiedzieć, my przedsiębiorcy pracujemy więcej, ale nie narzekamy na to, bo czujemy wpływ. I poczucie wpływu jest jednym z podstawowych czynników, które redukują stres. To, co ja próbuję robić od półtorej roku, to spiwotować, ewangelizować firmę do wewnątrz, żebyśmy więcej tej sztucznej inteligencji zaprzęgali do procesów i to będzie źródłem naszej przewagi konkurencyjnej. Krzysiek, czy bez tej solidnej wiedzy, tego wykształcenia nie byłoby cię tu, gdzie jesteś teraz? No ja jestem jedną z osób, które twierdzą, że doktorat mi bardzo pomógł w biznesie. Bardzo, okay. Nawet mogę powiedzieć. Nie, że trochę, tylko bardzo. Nagle wpadasz na do gmachu ministerstwa na Szucha, gdzie po prostu jest jednak, no powiedzmy wprost, jest mental urzędniczy. I świat to jest troszkę bardziej betonowy, co? Czy tak, nie? Tak, czy to już nie, była no, ta nowoczesność? Znaczy zderzenie ze ścianą było okay, niesamowite. W sensie było na pełnym rozpędzie, ja w tą ścianę wbiegłem z pełnym przekonaniem, że uda mi się ją przebić. To jest taka moja obsesja, która się tak trochę toczy od Wistuli, teraz przez Eskolę i wszędzie indziej, gdzie jestem, że uważam, że najtrudniejsze problemy na granicy trudności, na te granicy trudności technologicznych wytwarza się tam, gdzie zespół ma przestrzeń do tego. Nie jest zestresowany, wiesz, deadline'em, KPI'em, tylko ma pewną przestrzeń, żeby wytwarzać pewne innowacyjne rzeczy. No to do tego jeszcze wrócimy koniecznie. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Tworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mogła, mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes. Taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem audycji jest Krzysztof Wojewodzic. Krzysztof Wojewodzic jest naszym gościem. Bardzo mnie to cieszy, ale wiesz, ja się głowię od paru godzin tak naprawdę. Jak tu Cię, Krzysztof, przedstawić? Na co zwrócić szczególną uwagę? Właściwie o czym nie zapomnieć? Bo założyciel, prezes, wykładowca, doradca, konsultant, czynny naukowiec. No gościu, jak ty mieścisz te wszystkie aktywności? Doba ma w końcu tylko 24 godziny. No moi współpracownicy mówią, że jestem królem delegowania. To jest pomysł. I dzięki temu znajdujesz czas na te wszystkie aktywności. No, królem delegowania i kieruję się bardzo prostą zasadą. Robię tylko te rzeczy, które muszę zrobić, okay, a wszystkie inne deleguję i to dotyczy bardzo różnych sfer życia. Ten biznes bez lukru jest trochę też o życiu, więc ja na przykład w ogóle nie gotuję. W sensie albo robi to catering, albo ktoś, kto jest w pobliżu, albo ponieważ mieszkam w dużym domu z rodzicami, schodzę na dół do rodziców od nich podżebrać o jedzenie. I wiem, że to może brzmieć absurdalnie, ale po prostu ta dziedzina nie jest, nigdy mnie nie fascynowało gotowanie, okay, nigdy też nie miałem jakichś problemów, nie wiem, z żołądkiem nie mam żadnych nietolerancji. I to jest jeden z przykładów. Drugi przykład, moje finanse osobiste są całkowicie zdelegowane, to znaczy rachunki za prąd, gaz, nieruchomości, jakieś tam, które mamy, płaci po prostu zaufana osoba, która jest księgową rodziny, można powiedzieć. O, czyli tak, nawet nie z rodziny najbliższej, tylko tak, ktoś, tak, kto profesjonalna dla tej rodziny księgowa pracuje. Tak, tak. No i to mi uwolniło 5 godzin w miesiącu czasu. I jeszcze to jest bardzo dużo. No tak. I moją głowę, tak? Bo nie jestem fanem siadania na koniec miesiąca czy na początek miesiąca, wystawiania faktur, sprawiania, czy wszyscy kontrahenci zapłacili, czy jakieś tam rachunki zostały popłacone, podatki od nieruchomości, podatki od jakichś tam, nie wiem, działek, czytanie jakichś kwitów, które czasami są trudne z urzędów. To naprawdę zjada dużą część czasu i energii, bo są dwa czynniki. To się akurat nauczyłem od Marka Kamińskiego, że jest czynnik czas i jest są rzeczy, które zjadają dużo naszej energii. No jeżeli wymyślasz nową strategię dla firmy, czy poświęcasz czas swoim dzieciom, no to
to zjada dużo energii, ale chcesz to poświęcić, to jest dla ciebie ważne. Ale na przykład wypełnianie bardzo trudnej deklaracji podatkowej od jakiejś tam nieruchomości, którą posiadasz, wymaga bardzo dużo energii, bo robisz to zazwyczaj pierwszy, drugi raz, nie wiesz jak to wypełnić, a uzysk jest w sumie niewielki, możesz dać to specjaliście. Tak? Także no również w jakichś sprawach korzystam z usług prawników, jak mogę skorzystać, zawsze konsultuję jakieś rzeczy. To jest tak super, dalej. Tylko delegować znaczy też obdarzać zaufaniem. Nie masz z tym problemu? Nigdy się nie przejechałeś nawet, na tym zaufaniu? Przejechałem się wielokrotnie i na pewno jest osobą, która jestem, tak w Polsce mówi się, że jest mały kapitał, że jest małe zaufanie społeczne, jeśli dobrze to nazywam. No to ja na pewno mam to wyjątkowo przesunięte. Nie wiem, czy to się wzięło z mojego po prostu... Ktoś wcześniej obdarzał cię zaufaniem? Myślę, że tak. Czy to się wzięło, nie wiem, z dzieciństwa, czy z młodości, czy z mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, gdzie ten kapitał tam jest zupełnie inny, dużo większy, ale mam... To czasami moja żona mi wypomina, że ja załatwię. Ja nie mam problemu, nie wiem, żeby zostawić otwarty samochód, nieprzypięty rower, albo przypięty na 3 dni przy dworcu centralnym, bo nikt mi nie ukradł roweru. Więc wydaje mi się, że często też tkwimy w takich mitach, że właśnie ludzie tak bardzo kradną, nie wiem, biją albo się tam... Nie mówię, że to się nie zdarza, ale wydaje mi się, że... Znaczy takie jest moje doświadczenie, że warto ufać bardziej. Tak, także nie mam problemu. Nie zostałem nigdy tak życiowo bardzo oszukany, żebym to zapamiętał i znacznie ograniczył swoje zaufanie do ludzi. Oczywiście, zróbmy tu duży disclaimer. Trzeba w tym wszystkim zachować głowę i... Jeżeli głowę, te sprawy, taki zdrowy rozsądek. Tak, zdrowy rozsądek, że w sprawach ważnych musi następować cross-check. Czyli jeżeli delegujesz na przykład ważne sprawy, no to jak, nie wiem, finanse firmy, tak? Jak kieruję spółką akcyjną, nawet można powiedzieć małym holdingiem, bo mam jeszcze 5 spółek córek, no to każdy przelew jest dodawany przez księgową, zatwierdzany przez CFO i prawnika, tak? Prawdopodobieństwo, że pomylą się 3 osoby i tego nie sprawdzą. Ale zawsze można zrobić jakiś błąd mechaniczny, że właśnie no jak ktoś już zatwierdza na 3rzą rękę, to no może nie patrzeć. Więc jesteśmy spółką audytowaną i każdy po pierwsze już ma w tyle głowy, że ten audyt nastąpi. Po drugie, ten audycie mnie jako głównego większościowego udziałowca Escoli zabezpiecza. Wiem, że to kosztuje. Wielu przedsiębiorców mówi, audyt to taki... jest problem. Zbędny, tak, tak. Problem, którym... Tak, no ale to zabezpiecza... problemów, nie? Tak, ale to zabezpiecza interesariuszy, akcjonariuszy i ja na przykład jestem zawsze po stronie, że ten audyt jest nam potrzebny. On czasami no, jest swoją formą trochę przerasta. My jesteśmy małą spółką akcyjną, jak nas nie jesteśmy Orlenem czy PKO, a tam pytania czasami wykraczają poza to, co jakby jest istotne dla spółki. Ale uważam, że warto, tak? Czy certyfikacje ISO i tak dalej. No po coś te standardy warto wprowadzać, żeby właśnie no z jednej strony obdarzać, jak to się mówi, miej zaufanie, ale sprawdzaj. Jasne, to jak z dzieckiem. Krzysztof, muszę ci przypomnieć na początku tego programu, że jesteś w audycji dla przedsiębiorców. A wiesz, dlaczego to robię? Bo całkiem niedawno nawet powiedziałeś, po tylu latach doświadczeń, które zbierałeś prowadząc biznesy między innymi, że nie czujesz się tak do końca przedsiębiorcą. Mnie to nie zniechęciło do zaproszenia cię tutaj do studia, ale naszym widzom czy słuchaczom się wytłumacz z tego, co powiedziałeś. To dziękuję przede wszystkim, że mnie zaprosiłeś i dziękuję, że mnie słuchacie, bo dalej potwierdzam, że nie czuję się do końca przedsiębiorcą. Moja mama jest nauczycielką, mój tato spędził większość życia jako informatyk. Miał wprawdzie krótki epizod, 3-letni, gdzie prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i komputeryzował, informatyzował firmę Fiat. I nie chciał tego, bo przerażały go ZUS-y, wiesz, to, czego nie widzi informatyk na początku, tak? ZUS-y, zarządzanie ludźmi, rozliczanie delegacji. Nagle pojawiło się wiele rzeczy, którymi mój ojciec nie chciał się zajmować, bo on się chciał zajmować, wiesz, bazami danych, analizą, zarządzaniem projektami. I mimo, że zarobił mnóstwo pieniędzy, wybudował za to dom, to wolał jednak po prostu pracować na etacie, na umowie o pracę i tak pracował do 67 roku życia. I więc ja nie mam żadnych korzeni jako przedsiębiorca, czy jakichś takich wzorców wyciągniętych z domu, że przedsiębiorczość jest czymś takim wychwalanym. Widzę to i chciałbym trochę przedsiębiorczości zaszczepić moim dzieciom, bo to jest na pewno, przedsiębiorczość jest wolnością. To znaczy, jako pewnym sposobem życia w ogóle, tak? Ideą, która stoi, tak. Niekoniecznie od razu odzwierciedloną w biznesie konkretnym, tak? Ale warto być przedsiębiorczym, dobrze to słyszę?
Mi przedsiębiorczość właśnie kojarzy się z wolnością. Okej. Okay. Czyli, że sam decydujesz o swoim czasie. Możesz pracować mniej i zarobić w związku z tym bardzo często mniej. I spotkałem się często wśród przedsiębiorców. Możesz pracować bardzo dużo, niekoniecznie zarobić więcej, ale też możesz pracować mądrzej i inaczej, trochę pracować na swoich warunkach, tak? Przedstawiłeś mnie jako badacza. Ja często sprawdzam badania na poparcie jakichś testów. Okay. Są badania, które mówią, że przedsiębiorcy pracują więcej niż osoby na umowach o pracę, ale czerpią z tego więcej satysfakcji. Czyli można powiedzieć, my przedsiębiorcy pracujemy więcej, ale nie narzekamy na to, bo czujemy wpływ. I poczucie wpływu jest jednym z podstawowych czynników, które redukują stres. Jeżeli jedziesz samochodem, bardzo często stresujesz się mniej niż pasażer, który nie ma tej kierownicy. Tak? I przedsiębiorcy są tymi, którzy są obdarzeni możliwością wpływania. Więc możesz pracować mniej, możesz pracować więcej, możesz tym w pewien sposób regulować. I ostatnio często słyszę od przedsiębiorców takie stwierdzenie: this is a business that supports my lifestyle. To jest biznes, który wspiera mój styl życia. Czyli ja określam jakiś styl życia. Na przykład ma być nim podróżowanie albo życie w innym kraju. Więc mogę wybrać, nie wiem, dropshipping w e-commerce. Niech ktoś za mnie to wysyła. Znam takiego przedsiębiorcę, który mieszkał na Florydzie i tam miał swój magazyn, tam wysyłał, ale stwierdził, że chciałby więcej podróżować po Europie, więc jego artykuły są już wysyłane bezpośrednio z Europy, bo on akurat w tym kierunku handluje. I jest dużo szczęśliwszy. Co więcej, powiedział, że zarabia dzięki temu dużo więcej. Nie? Więc czasem są takie efekty uboczne, że twój styl życia wspierany przedsiębiorczością, twoim biznesem, może ci przynieść jeszcze więcej też pieniędzy, tak? Zupełnie przypadkiem. I wracając do pytania, które zadałeś, mam poczucie, że moja historia się właśnie od tego, że zaczęła, że założyłem firmę, była ona niezbędna do realizacji mojej pasji. Moją pasją, jak miałem 20 parę lat, było, żeby uczyć innych, w szczególności uczyć języka angielskiego, no i po prostu założyliśmy firmę. Potrzebowałeś do tego biznesu, tak, tak. Po prostu. Mhm. Okej, będę jeszcze o to pytał dokładnie. A tą wizytówką, z której najczęściej teraz korzystasz w życiu zawodowym, to jest ta mówiąca, że jesteś prezesem CEO Escoli, czy bardziej ekspertem od AI? Bo tak jak prześledziłem dziesiątki twoich ostatnich wpisów czy komentarzy, to takie mam trochę zakrzywienie. Nie, w którą stronę ty idziesz, albo z czego najczęściej korzystasz? Właściwie z czego jesteś najbardziej kojarzony? To uporządkujmy. Escola głównie zarabia z tego, że tworzy aplikacje mobilne i rozwiązania IT. Mamy trzech największych klientów. Jednego w Polsce, jednego w Norwegii. To jest taki odpowiednik map Google'a norweskich, bo oni tam dokładnie mapują te fiordy swoje. I w Stanach Zjednoczonych jest to ACBL, czyli Stowarzyszenie Bridgestów. I cały czas tworzymy systemy, przepisujemy systemy, tworzymy aplikacje mobilne. Pewnie najbardziej znaną w Polsce jest Radio 357, taki społeczny projekt, czy aplikacje dla Onetu, czy aplikacje dwie mamy dla banków. Także tworzymy te aplikacje mobilne, z tego zarabiamy. Dużo uczelni obsługujemy, chyba kilkanaście w tej chwili. Natomiast ja uważam, że docelowo wszystko będzie zasilane AI w jakimś stopniu. Tak? Albo AI pomoże w automatyzacji, AI pomoże w przyspieszeniu pewnych procesów, choćby procesów wytwarzania oprogramowania, to czym, co jest esencją naszej firmy. Więc to, co ja próbuję robić od półtorej roku, to spiwotować, ewangelizować firmę do wewnątrz, żebyśmy więcej tej sztucznej inteligencji zaprzęgali do procesów i to będzie źródłem naszej przewagi konkurencyjnej. Więc to jest moje cały czas podstawowe miejsce pracy, źródło zarobku. To jest Escola, która ma za sobą już 300 akcjonariuszy, wobec ja jestem zobowiązany, żeby to się udało. A jednocześnie, no, tak jak mnie przedstawiłeś, jestem aktywnym naukowcem. Wydałem w tym roku książkę Wydajniej. Ona już się cała wysprzedała. I ona właśnie mówi o tym, jak pracować wydajnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ale ten AI cię po prostu wciągnął też, tak? Rozumiem, że no stał się takim obszarem twojej ekspertyzy już teraz, który no rzeczywiście buduje twoją pozycję trochę takiego top of mind w kategorii właśnie AI, w tym obszarze AI w Polsce. W tym roku tak. W zeszłym roku tak nie było, bo każdy stał się ekspertem. Faktycznie, jak patrzyłem, firmy zapraszały wszystkich, bo jeszcze nie podzieliły się te warstwy, kto się czym zajmuje w AI. Wystarczyło być ekspertem od promptowania, od czata GPT, wychodziło bardzo dużo nowości.
Natomiast ja nigdy nie byłem ekspertem od czata GPT i od promptowania. Ja głównie zajmuję się po pierwsze klasycznymi metodami sztucznej inteligencji od 6 lat, zanim to było modne. I moja historia jest taka, że ja po prostu próbowałem rozwiązać pewien problem biznesowo-naukowy, bo u mnie to się przenika. Tym problemem było, w jaki sposób spersonalizować naukę w aplikacjach mobilnych. Że jeden lubi rano, drugi wieczorem, jeden lubi w 4 odcinkach po 10 minut, a drugi 40 minut ciągiem. Jeden lubi nauczyciela, który powie: Tomek, dasz radę, wierzę w ciebie, a drugi mówi: Tomek, ty chyba nie zrobisz tego ćwiczenia. Każdy ma jakieś swoje preferencje i trzeba było algorytmów personalizacji, żeby ten problem rozwiązać. To się w ogóle nie udało. Przepaliśmy na to ponad 2 miliony euro i w drugim kroku powinniśmy zrobić conversational AI, żebyś w ogóle rozmawiał po angielsku z tą aplikacją, bo to była aplikacja nauki angielskiego. W ogóle taka zbliżona do cyberpunka, wtedy cyberpunk wychodził, to tam się dużo takich rzeczy przenikało. No i to się również nie udało, ale byłem już w 2020 roku osobą, która zrobiła projekty na 4,5 miliona, prawie 5 milionów euro w zakresie AI. W tym czasie jedna z... Kiedy to nie było jeszcze modne. Tak, to był, ChatGPT 2, popularne. Zupełnie niepubliczny. Tak. I też jedna z firm, w którą byłem zaangażowany, już wtedy stworzyła taki system translacyjny, który też odniósł, powiedzmy, duży sukces komercyjny. No i po prostu wtedy zaczęło się pojawiać tych projektów bardzo dużo. Mógłbym je wymieniać długo, ale to są systemy, które wczesne wykrywanie ADHD czy spektrum Aspergera u dzieci za pomocą uczenia nadzorowanego. No koszt takiego projektu to mówimy około 2 milionów dolarów, tak? Jakby tak naprawdę pierwszą wersję tego systemu. To są systemy do wyceniania automatycznego nieruchomości. To są systemy do na przykład poprawy e-learningu, czyli system też za pomocą uczenia nadzorowanego patrzy na dane wsteczne i coraz lepiej proponuje ćwiczenia lub też nawet wrzucamy jakąś chmurę danych z naszej firmy i możemy dostać coraz lepsze ćwiczenia do trenowania, do nauki własnej pracowników. Czy system do zarządzania energią, tak, który optymalizuje wykorzystanie energii w dużych lokalach, w biurowcach itd. Więc to są głównie klasyczne metody, które ja wykorzystuję, tylko bardziej jest o pomysł na to, jak biznesowo znaleźć. I to, co chyba fajne w tym twoim biznesie, to że ty go nie otwierasz jednych i zamykasz potem kolejnych drzwi, tylko faktycznie nawet pracując w Escoli wykorzystujesz cały czas na co dzień powszechnie AI i rozmawiając o AI-u mówisz o tym, jak można przenieść te rozwiązania do aplikacji webowych chociażby, czyli tak naprawdę żyjesz w takim trochę równoległym świecie, gdzie te obszary się super przenikają. Przenikają się dlatego, że zazwyczaj jakiś moduł sztucznej inteligencji, on jest w sercu jakiegoś rozwiązania. Nie wiem, masz Gmaila i masz tam filtr antyspamowy. Tak jest. No i ktoś musi tego Gmaila cały czas optymalizować chmurę, optymalizować interfejs, zarządzać tym, więc jakby to zawsze się będzie przenikało, tak? Mapy Google'a też mają, oczywiście Netflix ma komponent AI, który zarządza systemem rekomendacyjnym, ale jest tam interfejs, który ciągle trzeba optymalizować. No więc ja uważam, że zawsze jest to, nie wiem, tak jak jest silnik w samochodzie, ale jest też tam karoseria, jakieś monitorki, nie wiem co teraz się dodaje, mnóstwo czujników. I tam też jest mnóstwo uczenia maszynowego, no ale jest dalej ten stary samochód, tak, który musi mieć koła, felgi i tak dalej. I trochę z kolei, jakby to nie brzmiało, traktuję jako taki niezbędny komponent samochodu, koła, karoserię, coś, co musi mieć każdy program, jakiś fajny UX. No a po prostu podmieniane są coraz te nowsze komponenty. Świetnie. Nasza audycja nosi tytuł, czy taki podtytuł od foundera dla foundera, ale zanim o tych founderskich twoich doświadczeniach, to chciałbym, żebyśmy się na chwilkę cofnęli w twoim życiorysie i pogadali trochę o edukacji. Bo rzadko trafiam w programie tak solidnie wykształconych menedżerów, przedsiębiorców. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, University of South Wales, Uniwersytet Wrocławski, Southern Illinois University. Czy ty jesteś w ogóle w stanie przypomnieć sobie, wymienić wszystkie te programy, uczelnie, w których brałeś udział wcześniej? Tak. Tak? Wymieniłeś już. Czy skąd taki pęd do wiedzy w ogóle? Skąd to się wzięło? Robiłeś takie testy, tam Galupa, czy testy oczywiście, osobowości, nie? Tak.
To jakie bym nie robił te testy, to u mnie ten learning jest po prostu na jedynce. No więc to trochę pytanie, dlaczego lubisz koty? No nie wiem, bo lubię koty. Nie wiem, dlaczego lubisz konie? Dlaczego lubisz samochody, rowery? Ja po prostu lubię się uczyć. To jest zawsze moja... Zawsze tak, tak było? Tak, tak. Okej. Okay. Mhm. Wtedy, kiedy uczyłeś się w wieku 4 lat grania w szachy, zdobywania innych umiejętności stosunkowo szybko w stosunku do swoich rówieśników. Okej. Okay. Rodzice jakoś do tego popychali, czy to tak znowuż nie, samo przyszło? Właśnie moim zdaniem to, że u mnie... No mama nauczycielka, tak? To, że u mnie to zostało, czyli bo wiele osób traci w pewnym wieku zainteresowanie nauką, to jest naturalne. Dzieci mają małe, naturalny dryg, że nie wiem, mój syn ciągle mnie pyta, jak działa burza, jak działa tęcza. I pewnie większość dzieci się zastanawia, czy dlaczego śnieg topnieje. Nie? To są dla nas rodziców czasami kłopotliwe pytania, bo my nie znamy odpowiedzi. To nie jest takie oczywiste. I w pewnym wieku ta ciekawość trochę zanika, no bo właśnie napotykamy, że mówimy, nie pytaj mnie, nie wiem, albo sprawdź sobie w komórce. Wygooglaj to, tak. I ten, a jeszcze ciekawsze, że dziecku pozwolimy na jakieś eksperymenty, żeby ono samo odkryło, dlaczego dane zjawisko następuje. Parę dni temu pokazywałem dzieciom, dlaczego ogień gaśnie pod szklanką, jak się skończy tlen. I tak dalej. Więc to, co moim rodzicom się na pewno udało, to nie zgasić mojej ciekawości. Czyli jeżeli jakby coś mnie interesowało, no o tym jest w dużej mierze Montessori, Reggio Emilio, jeżeli dziecko wykazuje jakieś inklinacje, no to popychamy delikatnie w tym, pokazujemy dziecku różne rzeczy oczywiście, ale też nie narzucamy, nie zmuszamy do tego. Polski system edukacji, można powiedzieć, jest świetny do poziomu tam liceum włącznie, dlatego, że w dużej mierze dzieci są jednak zmuszane tam egzaminami, klasówkami i tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na statystyki, my nie mamy właściwie uniwersytetów w pierwszej 300 uniwersytetów na świecie. Taki duży kraj, 21 gospodarka świata. Statystyka powinna nawet wypadałoby, żeby na jakiś, nie wiem, korzyść, jeden uniwersytet, nie wiem, warszawski, Politechnika Warszawska, nie wiem, Uniwersytet Jagielloński był w top 100, nie wiem, ale nie wiem, nawet w top 200, nawet w top 300. Dlatego, że między innymi dlatego, że potem troszeczkę ta ciekawość się wypala, no bo na studiach już trzeba mieć samemu motywację, żeby coś odkrywać. I ja studiowałem przez pewien czas i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych. I tam jest tak, że faktycznie oni przychodzą po liceum i są nie za mądrzy. Nie mają takiej szerokiej wiedzy. Ale dalej głodni wiedzy? Czy... Ale oni są ciekawi. Jasne. Bo nie są zniechęceni tym, że bez klasówki to ja się nie nauczę, bez egzaminu to się nie nauczę. I tam profesor wysyła prezentację przed wykładem i ten uczeń jest ciekawy, a co będzie w tej prezentacji? I czyta ją przed wykładem. Okay. I już zadaje pytania temu profesorowi czy doktorowi, a dlaczego takie zjawisko działa? A dlaczego inne? Co się eksploruje? I ten doktor, profesor zachęca, żeby iść w danym kierunku. Dlatego mamy troszeczkę więcej startupów na tych najlepszych uniwersytetach, bo wszyscy wiedzą, że ta wiedza nie jest o wiedzę, nie jest o tym, żeby być najlepszym tam z całek, tylko popchnąć, że ktoś się czymś zafascynował i trzeba tą osobę wspierać w tej pasji. I dlatego tam pączkują dużo wynalazków, ale też te osoby pozostają ciekawe świata. Mówię oczywiście o talentach, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone szczególnie są bardzo zróżnicowane. Jak ktoś nie ma tego zainteresowania światem, no to po prostu już nie będzie go miał. Ale też powiedziałeś, lubię uczyć się, więc musisz lubić sam proces zdobywania wiedzy, tak? Nie tylko rezultat i efekt końcowy. No tak, tak. No to jak ktoś, nie wiem, weźmy takiego Lewandowskiego, tak? Ma mnóstwo pieniędzy, nie jest już taki młody, a on jednak walczył nie tak dawno, żeby się dostać do chyba najlepszego klubu, albo jednego z najlepszych klubów w Europie, do tej Barcelony. Ja się nie znam trochę na piłce, ale bardzo to Barcelona, dobrze, Barcelona, tak? Oczywiście. I dlaczego mu na tym zależy? No przecież nie robi tego dla pieniędzy, robi to dla... coś go napędza. No prawdopodobnie on kocha grać w piłkę. To jest jego całe życie. Oczywiście pewnie może lubi wokół tego jakoś tam atencję tych kibiców czy klub, ale myślę, że on naprawdę kocha grać w piłkę, bo inaczej by się zatrzymał na dużo wcześniejszym etapie, bo już ma wystarczająco wszystkiego. Krzysiek, czy bez tej solidnej wiedzy, tego wykształcenia nie byłoby cię tu, gdzie jesteś teraz? No ja jestem jedną z osób, które twierdzą, że doktorat mi bardzo pomógł w biznesie. Bardzo, nawet mogę powiedzieć. Nie, że trochę, tylko bardzo.
Pierwsi moi klienci to byli Niemcy, którzy wytwarzają beton komórkowy i silikaty, czyli pół Warszawy zbudowały są z tych materiałów. I ja tam pomagałem w takim digital, takiej cyfrowej transformacji, digital transition im. No i tam w tym zarządzie tej firmy, Xella, jest 4 doktorów i tylko jedna osoba nie miała doktoratu, Francuz Thomas Bois. Natomiast wszyscy pozostali mieli doktoraty, więc ja, ponieważ miałem doktorat, to mogłem w ogóle na tych zarządach się pojawiać z tej Polski i nie wstydzić się tego, tak? Że oczywiście oni pytali, czy ten doktorat z Harvardu, czy z Berkeleya, ja mówiłem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z dumą. Ale tak, myślenie naukowe bardzo pomaga mi teraz na przykład korzystać z tych narzędzi typu Perplexity czy ChatGPT, dlatego że trochę lepiej rozumiem, jak maszyna myśli i jak zadawać pytania. No właśnie, a dzisiaj szczególnie ci młodsi przedsiębiorcy, spotykam takich, więc nie wziąłem tego na okoliczność tutaj rozmowy z tobą, tylko faktycznie doświadczyłem, mówią, że to studiowanie jest trochę przereklamowane, tak? Że dzisiaj łatwo o dyplom, niekoniecznie z Collegium Humanum, tak? że rzeczywiście dobrze jest dotykać biznesu w praktyce, czyli bardzo często i szybko zanurzać się w przedsiębiorczości bez właśnie tej potrzeby zdobywania wiedzy, poszerzania pewnych horyzontów, czy budowania też pewnego rodzaju networku tam w tym środowisku. To co byś takim sceptykom powiedział, jeśli w ogóle coś? No ja rozumiem te głosy, bo one są absolutnie słuszne. Mamy przerost teorii nad praktyką w szkole. Okay. Byłem wczoraj na 10-leciu takiej fundacji Zwolnieni z Teorii. Słyszałeś o tym? Tak. Która promuje, żeby robić społeczne projekty i za to nic te dzieci nie mają. Ci nauczyciele nic z tego nie mają, a mimo to 25 tysięcy licealistów rok do roku, czyli co 10 maturzysta, można powiedzieć, robi różne projekty społeczne. I nawet, ponieważ ten podcast wyjdzie już, jak pewnie to będzie ogłoszone, w piątek w ministerstwie odbyło się takie potwierdzenie, że będzie wdrożony nowy przedmiot, który właśnie będzie zawierał 2/3 praktycznej części i edukatorzy walczyli, lobbyści edukacji, mówiąc, edukatorzy walczyli, żeby nie było tam za dużo teorii. No bo jak pojawia się przedsiębiorczość, to od razu musimy ludzi nauczyć, co to jest ZUS, co to jest NBP, jak działa system społeczny. Jakby to jest wszystko ważne. Tylko że nagle, jak zaczyna ważyć, to nie zostaje miejsca na to, żebyś zrobił projekt jakiś, nie super. Wiem. I ci zwolnieni z teorii, ta fundacja bardzo o to walczyła i to się pojawi w mainstreamie, mam nadzieję, od przyszłego roku, żeby projekty, gdzie chcemy coś zrobić, szczególnie w czasach, jak mamy AI, i każda informacja jest na wyciągnięcie ręki, każdy esej, każda rozprawka jest 2 kliki od nas, to staje się niezwykle ważne, bo to trenuje kompetencje społeczne, pracę w grupie, stykanie się z jakimiś problemami, że coś się da, czegoś się nie da. To trenuje odwagę porozmawiania z osobami, do których ciężko dotrzeć. I jeszcze chcę odpowiedzieć na twoje poprzednie pytanie właśnie o doktorat. To on mnie nauczył czegoś, co się dzisiaj modnie nazywa pracą głęboką. I mi się wydaje, że to też jest umiejętność, która jest potrzebna przy projektach społecznych i poza tą teorią, żeby zagłębić się w jakiś temat i się w pełni nad nim skupić. A przypomnij nam tytuł twojej pracy. Co ja pisałem, ja stworzyłem taki model, który w skrócie sprawdza, czy projekt open source będzie trwały. Tak? Okay. Wikipedia, Linux czy Ubuntu to są projekty, które trwają bardzo długo. One nie mają finansowania. I teraz pytanie, jak dać takie ramy, aby ten projekt trwał w długim czasie? No i są różne modele, tak? Możesz skorzystać z grantów, Red Hat wspiera rozwój ekosystemu, tak samo, nie wiem, Firefox jest wspierany przez Google'a. No i ja opisywałem po prostu różne modele biznesowe, które warto stosować i taki model pomiaru tego, czy dany model open source będzie się w długim okresie, będzie, jak to się mówi, sustainable, czy będzie trwały w czasie. Super, świetnie. Współzakładałeś Fun English, English.pl, startup zajmujący się nauką języków obcych online. Byłeś w spółce założonej zaraz po studiach, tam CEO, a jednym z głównych projektów w ramach tego przedsięwzięcia to było napisanie podręcznika do nauki języka
angielskiego w modelu SaaS, czyli online. To była prawdziwa innowacja na tamte czasy. Skąd ten pomysł się zrodził? Jak w ogóle zaczęła się ta przygoda? Innowacją to było to, że my chcieliśmy wydać prawdziwy podręcznik, żeby uczniowie mogli sobie z internetu odpaść. Ale wymogiem Ministerstwa Edukacji było to, że trzeba było wydrukować ten podręcznik i załączyć płytę CD. Więc dołączyć płytę CD. Doliśmy i ta płyta CD po włożeniu do napędu odpała stronę internetową. Okay, więc, bo to był rok 90. Nie, to był już 2011. 11, okay. Tak. I ta płyta odpalała po prostu przeglądarkę, co było dosyć zabawne, dlatego że w sumie strony można w każdej chwili wymienić, tak więc, a podręcznik mógł być zatwierdzony raz i na zawsze. No ale to przeszło i pewnie do dzisiaj na Alei Szucha w gmachu ministerstwa gdzieś płyta CDs Fun English jest. Nie, to jest to świetne wydarzenie. Ten podręcznik on zdobył właśnie akredytację Ministerstwa Edukacji i był używany, pamiętam, w ponad 1000 szkół w Polsce, tak? Jakaś duma z tego przedsięwzięcia cię rozpierała? No, to już było dawno, no okay. Myślę, że jestem... A jak w ogóle doszło do tego, że ta idea powstała, powiedz? Wiesz co, to historię to musimy jeszcze krok wcześniej zrobić, żeby tą historię zrozumieć. W 2000... Jeszcze wcześniej. Czwartym, tak? Tak, bardzo wcześnie ponieważ jakby moja historia się wywodzi z tego, że ja byłem bardzo zdolnym uczniem. Nie mam niestety dla ciebie historii życiowej typu byłem bardzo słaby w szkole i nie wiem, dzięki przedsiębiorczości się odnalazłem. Nie, ja byłem fenomenalnym uczniem, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych matematyki, informatyki wówczas raczkującej. Jeździłem, wiesz, w Paryżu byłem chyba w wieku, nie wiem, 9 czy 10 lat reprezentować Polskę, nawet medal przywiozłem brązowy w międzynarodowych mistrzostw matematycznych i logicznych. Super. I jak byłem nastolatek ma taki bunt w pewnym momencie. Mnie nie interesowały ani papierosy, ani alkohol, więc moim buntem było to, że może jednak nie pójdę na matematykę, nie będę aż tak bardzo eksplorował tych nauk ścisłych, tylko się zainteresowałem psychologią. I to był mój bunt i zacząłem się zastanawiać i eksplorować, dlaczego ja się tak dobrze uczyłem. I zacząłem po prostu czytać książkę za książką, czy da się lepiej uczyć i potem zacząłem dzielić się tą wiedzą. Tak? A to ciekawe, to zazwyczaj ludzie myślą, dlaczego mam problemy w jakimś obszarze i co zrobić, czym się inspirować, żeby mi to szło lepiej, a ty pomyślałeś, dlaczego to tak łatwo mi przychodziło. Tak, okay. I na fali tego buntu zacząłem organizować coś, co potem się sformalizowało jako Stowarzyszenie CEL, że mamy cel taki właśnie dzielenia się tą wiedzą. To stowarzyszenie działało... W czasie studiów. To się zaczęło właściwie już w gimnazjum. Okay. W liceum działało bardzo aktywnie, a zostało sformalizowane pod koniec mojego liceum, jak skończyłem 18 lat i mogłem formalnie zarejestrować stowarzyszenie. I na studiach to już jakby działało beze mnie tam tysiące osób zostały przeszkolone. To było we Wrocławiu bardzo prężnie działające stowarzyszenie, które szkoliło, wiesz, menedżerów, liderów, herowców, pierowców, bo była taka idea, żeby zamiast te wszystkie drogie szkolenia, które kosztują 10-20 tysięcy, to niech te same osoby przyjdą w ramach wolontariatu i dzięki temu uczestnicy płacą 500 zł za, nie wiem, notatki, wydruki, jakieś tam sale wynajmowaliśmy po znajomości i ten dyplom był bardzo ceniony wśród pracodawców. Tak? No proszę. Więc to była taka idea, żeby po prostu bardziej pomóc ludziom wchodzić na rynek pracy. I w tym stowarzyszeniu poznałem mnóstwo osób, w tym z Pawłem Kowalczykiem. On miał taką ideę, że angielskiego, to była idea, przypomnę, która narodziła się 20 lat temu, będą ludzie się uczyć online. Wtedy były takie szkoły na topie Proflingua, Speak Up, wielkie siedziby w centrach miast, tak? Ale on twierdził, że ludzie będą się jednak uczyć online w większości. A ty w tym czasie byłeś za granicą i też tych umiejętności językowych testowałeś i sprawdzałeś je na żywo, nie? Tak. Ja studiowałem wtedy w Stanach Zjednoczonych i Paweł mnie zachęcił, żebym został jego takim, dzisiaj to byśmy powiedzieli COO, wtedy na wizytówce był dyrektor zarządzający, czyli on był genialnym programistą, a ja mu pomagałem po prostu w zarządzaniu głównie anglistami, wytwarzaniem tych treści językowych. No ten projekt się bardzo udał. To jest oficjalna informacja. Spółka
kilkanaście milionów EBITDA, w tej chwili jest częścią private equity, 1 lipca tego roku sprzedana całkowicie, zresztą drugi raz, bo wcześniej należała do firmy Benefit Systems. I no ta idea to pokazuje, jaki jest też czas rozwoju od pomysłu jakiejś idei, która w 2004-2005 roku była dosyć absurdalna. W sensie angielskiego w jakimś komputerze, były oczywiście systemy, które my czerpaliśmy z Supermemo, jakieś fiszki i tak dalej, no ale system naprawdę przetrwał, wysokomarżowy, dobry biznes, dzisiaj już to jest oczywiste, tak? I nie wiem, 1000 firm korzysta z tego systemu e-tutor, mnóstwo, kilkadziesiąt tysięcy osób indywidualnych. No i tak naprawdę nie byłoby Fun Englisha, gdyby nie ta spółka matka e-tutor. I tak naprawdę ja dostałem propozycję, do dzisiaj pamiętam, na jakiejś serwetce rysowanej w restauracji, że albo dostanę jakiś mały kawałek tej spółki jako dyrektor zarządzający, albo dostanę spółkę córkę, czyli mam się skupić na dzieciach. Czyli mimo tego, że współzakładałeś e-tutora, to nie byłeś tam udziałowcem. Ja byłem tak coś, co dzisiaj by się nazwało late co-founderem. To znaczy tam było 3 founderów, potem ich się zmniejszyła liczba do 2, a ja byłem pierwszą taką zatrudnioną osobą, nie byłem formalnie founderem, no i stąd miałem tą propozycję na udziały, też wiesz, nikt nie myślał o jakichś, wiesz, MIP-ach, ESOP-ach i tak dalej, po prostu kartka papieru, no tu dostaniesz jakieś akcje, no wiesz, spółka miała malutką skalę, ja, jak wspomniałem, nie miałem żadnego doświadczenia z przedsiębiorczością, z udziałami, no i wybrałem, że dostanę tą spółkę córkę, to się... No i, nam niezwykle, to trzeba wprost powiedzieć, pomogło we wzroście dwie decyzje. Jedna decyzja, która była wewnętrzna, a druga, która wykorzystaliśmy pewną opportunity. Tak jak to Maciesz, masz słod, no to tam są pewne rzeczy, które od ciebie zależą i pewne rzeczy, które po prostu fala cię niesie, jak teraz AI, tak? Można spróbować na niej i muszą się spotkać pewne wewnętrzne decyzje z dobrą falą, którą cię niesie. I tam wewnętrzną naszą decyzją było to, że e-tutor działa tylko w Polsce. I my zapytaliśmy Pawła Kowalczyka i Michała Lacha, czyli właścicieli, czy byłoby ok, żebyśmy spróbowali to samo zrobić za granicą w oparciu o nasz program dla dzieci, bo widzieliśmy, że dużo dorosłych gra w te gry, takie niby dla dzieci, śpiewa te piosenki i w ten sposób uczy się angielskiego. Żebyśmy przerobili nasz program i wyszli za granicę. No oni powiedzieli, że jasne, poeksplorujmy, czy da się za granicą na tym zarabiać. I jednocześnie był to moment, kiedy wchodziły zakupy grupowe. Zakupy grupowe to jest taki model, który jest średnio korzystny dla fryzjera czy dla restauracji, no bo twój koszt, no oni chcą, żeby dać połowę rabatu, więc to jest trudne, żeby w oparciu o to zbudować skalę. Natomiast jeżeli twój margin cost, koszt krańcowy kolejnego produktu sprzedanego w większości właściwie 100%, no bo to jest produkt internetowy, ludzie się sami rejestrują, sami korzystają, e-learning jest asynchroniczny. No to wyszczeliliście w każdym tak, razie. No to my jak zrobiliśmy dobry wynik w Polsce, to nas wzięli do Niemiec. Jak zrobiliśmy dobry wynik w Niemczech, to nas wzięli we Francji. Zaraz, kto was wziął? Groupon. Po prostu Groupon jako organizacja międzynarodowa nas brała, po prostu przenosiła do kolejnych krajów. I my mieliśmy taką matrycę. I byliśmy tam, że okej, byliśmy w Niemczech, no to do Francji, to do Portugalii, to do Hiszpanii, co oznaczało, że musieliśmy tłumaczyć produkt bardzo szybko i to dosłownie te wersje językowe powstawały w ciągu, nie wiem, tygodni. Przypominam, że nie było żadnego Google tłumacza, bo było na bardzo podstawowym poziomie, więc po prostu musieliśmy zatrudniać ludzi co tydzień, nie wiem, robimy portugalski, to ściągamy, kto umie portugalski, nie wiem, jakichś Erasmusów bierzemy i tłumaczyli. Co więcej, trzeba było dogrywać jakieś filmy, bo postanowiliśmy, że skoro wyszedł nam angielski, to zróbmy w sumie hiszpański. Hiszpańskiego mogą się uczyć Niemcy, Francuzi i trzeba było tych par językowych robić. Więc mieliśmy taką matrycę w biurze, gdzie wbijaliśmy konkretne pineski. Mieliśmy 100 domen, bo wszystko robiliśmy pod kolejnymi domenami. Wiesz, jakiś tam angielski 1, 2, 3, anglais 1, 2, 3, English 1, 2, 3 i tak dalej. No i potem znowu Deutsch i jakieś tam inne. No to było... Pamiętam szaleństwo. Duolingo dzisiejsze, co? Tak po prostu w kolejnych wersjach językowych. Wiesz, Duolingo nie poszło, bo myśmy też potem mieli tam pewien ślepy zaułek. Właśnie te 100 domen. Utrzymujesz 100 domen, 100 par językowych, reagujesz na zgłoszenia w przeróżnych językach na różne sytuacje. Duolingo korzysta z takiego systemu w pełni imersyjnego, czyli masz uczyć się angielskiego po angielsku, hiszpańskiego po hiszpańsku zasadniczo. Tak. Więc to jest dużo łatwiejsze. Myśmy potem też ten pivot zrobili, takim produktem był Learni, który faktycznie stał się popularniejszą aplikacją od Duolingo numer 1, edukacyjną aplikacją w 6 krajach w App Store. I to faktycznie nas bardzo wybiło i ja wkrótce potem z tej spółki wyszedłem no, całkowicie. Bo? Jeśli mogę spytać. Powody były dwa. Pierwszy powód, nieuświadomiony,
był taki, że czułem, że ten model gruponowy zaczyna troszeczkę trzeszczeć. W sensie, że tam dużo jest wartości niedowiezionej. To znaczy, że ci fryzjerzy nie strzygą tak dobrze, jeśli to są ludzie z Groupona i że to zaraz może się na nas odbić. Tak? Że mamy fenomenalne wyniki, ale płyniemy na fali, która może zaraz się troszeczkę przełamać. Tak? Już jest białe piankę widać, że to się zaraz może ta fala złamać. A drugi powód był bardzo bezpośredni. Jak biznes bez lukru. Jak już słuchacze wiedzą z mojej historii, ja byłem bardzo społecznie oddany młodym człowiekiem. To znaczy bardzo wierzyłem, że trzeba uczynić edukację lepszą. Działałem w tym stowarzyszeniu CEL. Szukałem, prowadziłem dużo szkoleń dla nauczycieli, dla rodziców. I pojawił się wtedy w Polsce taki projekt Cyfrowa Szkoła. I rządy wielu krajów w Europie zadawały sobie pytanie, czy powinny być laptopy dla każdego ucznia? Czy elektroniczne urządzenia pomagają w edukacji, czy przeszkadzają? Dzisiaj już raczej wiemy, że jednak trochę przeszkadzają, ale wtedy bardzo wiele firm typu Intel, który był wtedy monopolistą procesorów, Apple, który promował swoje iPady, promowały i lobbowały, żeby każde dziecko, każdy uczeń miał swojego laptopa. Portugalia wprowadziła taki projekt, że faktycznie Turcja wprowadziła taki projekt, że faktycznie kupowano masowo laptopy czy tablety dla uczniów. No i Polska też zrobiła taki pilotaż, on dotyczył 400 szkół. No i potrzeba było kogoś, kto by koordynował też powstanie materiałów, czyli podręczników. No ja przypomnę, wtedy już miałem na koncie pierwszy podręcznik online'owy i zadzwoniłem do Ministerstwa Edukacji, kto będzie ten projekt koordynował, bo jestem ciekaw, chciałbym go śledzić, chciałbym z tą osobą może kiedyś wymienić myśli. I jeżeli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że tak było, że ta osoba została wybrana w jakimś tam konkursie, to była jakaś dyrektorka z FSIP-u, jeśli się nie mylę, ale dosłownie moment po wygraniu... Czyli wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Tak, tak. Dosłownie moment po wygraniu bardzo ciężko zachorowała na nowotwór. I no niestety się to bardzo szybko, niestety ta osoba musiała odejść ze stanowiska. No i był nowy konkurs. Pojawił się wakat. Tak. I ja pomyślałem, w sumie to by był projekt dla mnie. W sensie ja naprawdę kocham robienie elektronicznych materiałów dla dzieci. W sensie znasz te odpowiedzi na te pytania, które przed chwilą padały, tak? Czyli zrobiłeś exit. Tak? Mogę powiedzieć, tak. Czy to był exit? Tak. Jesteś, byłeś zadowolony na tamten czas z tego exitu, z warunków tego wyjścia? Bardzo. Okej. Okay. Zdaje się, że to nie był jedyny exit, bo tam potem miałeś jeszcze jakieś wyjście z firmy zajmującej się drukiem 3D. To tam gdzieś w podobnym to było okresie? No później trochę. Później. Exit był. Wtedy właśnie zainwestowałem w tą firmę w druku 3D, a wyszedłem parę. Tuż przed pandemią wyszedłem, pamiętam. Dobra. No i stajesz się pracownikiem Ministerstwa Edukacji, tak. Czyli krótko mówiąc wygrywasz ten konkurs. No to jest duże przełączenie takie z jednej strony z biznesu. Ze startupu, bo gdybym ja jeszcze przeszedł z korporacji klasy PKO, ale ja przyszedłem ze startupu, to było moje jedyne doświadczenie zawodowe, nie licząc pracy na Saksach w Norwegii, gdzie malowałem domy i wiesz, pielęgnowałem ogródki. No to byłeś już przedsiębiorczy. I jeszcze wiesz, z korpo do ministerstwa to okej, ale ze startupu, gdzie wszystko możesz, gdzie sytuacja, tak jak mówiłem, zmieniała się z dnia na dzień, gdzie wiesz, rysujesz mapy, zdobywasz świat, po prostu twój umysł szaleje po możliwościach, nagle wpadasz do gmachu ministerstwa na szuchach, gdzie po prostu jest jednak, no powiedzmy wprost, jest mental urzędniczy. I świat to jest troszkę bardziej betonowy, co? Czy tak, nie? Tak, czy to już nie, była ta nowoczesność? Znaczy zderzenie ze ścianą było niesamowite. W sensie było na pełnym rozpędzie, ja w tą ścianę wbiegłem z pełnym przekonaniem, że uda mi się ją przebić. I póki ministrą była pani Szumilas, dzisiaj posłanka, to było okej, bo ona była super niemedialną osobą. I ona po prostu powiedziała, Krzysztof jedziesz, nie? Tak. Biegnij i zobaczymy, co się wydarzy. Poczekaj, i ty masz wtedy ile lat? 6-7, wow. No, bardzo młody chłopak, po exicie ze startupu, więc, i jeszcze pamiętajmy, że projekt, który ministerstwo chce zrobić, czy elektroniczne podręczniki, jest bardzo nie na rękę wydawcom, więc wydawcy skaczą mi do gardła, mówią, gość się nie zna, nie skończył informatyki, bo ja przypomnę, że skończyłem tam psychologię, zarządzanie, pedagogikę. Po prostu, tak? Ja dotarłem potem do dokumentów, że oni zrzucili, bo w ramach swojego konsorcjum, 1 000 000 zł na tłuczenie wojewodzica.
To było bardzo nobilitujące, bo ja faktycznie pojawiałem się, był to jedyny moment w moim życiu, że ludzie w sklepie pytali, ja pana skądś kojarzę, no tak, bo wczoraj byłem, nie wiem, w Polsacie w wydarzeniach, nie? Albo w jakimś TVN-ie. Mm-hmm. Wystąpiłem po prostu w wiadomościach, tłumacząc, o co chodzi z tymi e-podręcznikami, o co chodzi z cyfryzacją szkoły i wydaje mi się, że jak na tamte czasy wychodziło mi to nieźle, jak na to, że ministerstwo nie poświęciło złotówki, ani jednej godziny na przeszkolenie mnie PR-owo, tylko powiedziało, wydarzenia... Lecisz, nie? Opowiadasz. I ja się starałem najlepiej, jak mogłem. Nie zabrakło, dwa razy wylądowałem na dywanik, bo gdzieś tam za bardzo opowiedziałem szczerze, bez lukru, co sądzę na dany temat. No i oczywiście taka osoba musi zawsze tak z taką odwagą opowiadająca, z takim wielkim planem. Po pierwsze, zderzałem się z pewnymi problemami, no ale... Mając taki umysł startowy, po prostu starałem się to przełamywać, szukać rozwiązań i faktycznie wiele rzeczy udało się zrobić bardzo dobrze. Z czego jestem super dumny i dowodem na to jest to, że była po pani Szumiec, była pani Kulik-Rostkowska, potem pani Zalewska, potem jej zastępca, potem pan Czarnek i każdy z nich chwalił się tym projektem. O, że to super projekt, który oni oczywiście zrobili, tak? W pandemii uratowało to skórę ministerstwa, bo coś były materiały, było co robić w ramach lekcji zdalnych. Nie? Więc no, ale... jestem z tego bardzo dumny, że wiele rzeczy udało się naprawdę skonstruować, no ale był taki też moment, że to zderzenie ze ścianą w końcu nastąpiło. Pani Szumilas odeszła, przyszła pani Kluzik-Rostkowska, która, jak bez lukru to opowiadam tutaj ze szczegółami, która miała jedno polecenie od premiera Tuska. Mają być darmowy elementarz. Mhm. Taki dobry ruch, żeby i drukowany dzieci, tak, drukowany, oczywiście no tak. Darmowy, żeby rodzice byli zadowoleni, że podręczniki, na których ceny narzekano, one zostały uregulowane wkrótce potem, co pewnie jest dobrym ruchem, ale nie wymyślono jeszcze, że można go uregulować, albo wydawcy za mocne mieli naciski, więc powiedziano, to klas 1-3 elementarz za darmo. No i ona przyszła do departamentu, który tworzył elektroniczne wprawdzie, ale jednak podręczniki, mówi, to teraz robimy podręczniki. Papierowe. No ale my przyszliśmy tutaj cyfryzować, to jest projekty są, Unia Europejska nam to dała 80 milionów, my tu robimy innowacje, naprawdę, ja w to bardzo mocno wierzyłem, pilotujemy te komputery, no, a my tu nagle mamy zawrócić wajchę i zrobić po prostu darmowy podręcznik, ja nie kwestionuję, że to może jest potrzebny ruch społecznie, no, ale nie w naszym departamencie. Tak. Też, tak. No i ktoś musiał odejść, albo pani minister Kluzik-Rostkowska, albo ja i Piotr Mochowski-Lipski, absolwent Harvardu, bardzo mądry mój dyrektor, mój przełożony. No więc obaj bardzo szybko pożegnaliśmy się z naszymi stanowiskami i to niewątpliwie był taki najtrudniejszy moment mojego dobrostanu psychicznego, bo ja po prostu tak z tego startupu przyleciałem, że będę teraz robił ideały, niczym w tym stowarzyszeniu edukacyjnym, niczym w tym startupie, tylko będę miał teraz do tego, wiesz, no nie jakiś tam rower, tylko media, ciężarówkę. Wszystko, co tak. Potrzebne. Że będę miał naprawdę do tego możliwość, tego impaktu, który każdy, kto myśli, że jak został ministrem, to bym mógł coś tam. I ja miałem takie poczucie, że właśnie będę mógł na to naprawdę wpłynąć, a tu się okazało, że jednak to zderzenie ze ścianą z pewnym opóźnieniem, ale nastąpiło. Opowiadasz o tym z uśmiechem na ustach, ale musiały bywać trudne momenty, w których faktycznie mogłeś mieć dość tego, co cię spotyka. Tu z jednej strony ktoś wewnętrznie w ciebie nie wierzy w ramach ministerstwa czy nowego składu tegoż. Tam po drugiej stronie firma zatrudniana jest tylko po to, żeby kopać pod tobą dołek. Radziłeś sobie jakoś z takimi problemami? Czy w tamtym czasie, w tym wieku, który miałeś, otrzepywałeś się i szedłeś dalej? Tak, bez nie, nie, otrzepywałem się i dużo się teraz mówi o tym dobrostanie. Tak? Tak. To na pewno to był moment, kiedy miałem najgorsze samopoczucie w życiu. Pamiętam do dzisiaj, wtedy zacząłem biegać pierwszy raz w życiu i biegłem po Wale Międzyszyńskim i potrafiłem się zatrzymać, po prostu zacząć płakać. Tak? Bez powodu, po prostu emocje. Tak mi było przykro z tego powodu, że moje ideały zostały zdruzgotane. I też, to może będzie cenna lekcja dla kogoś, kto nas słucha, no władza, każda jednak, jest pewnym narkotykiem. I wiesz, jak jedziesz na aleję... Nie wiem, czy psuje, no tak jak narkotyk, może ci dać podnietę, na pewno jego odstawienie jest trochę bolesne. I jak jedziesz, wiesz, po alejach ujazdowskich rządową limuzyną,
szybko jedziesz, jesteś ważnym gościem. Coś ci się zaczyna wydawać. Z ministrą. I wydaje ci się, tak mi się wtedy wydało, że no dobra, odszedłem z tamtego stanowiska, rozmawiałem z wiceprezesami na świecie Intela, Apple'a, Microsoftu. Ja jestem ważnym gościem, że ja będę miał telefony. Krzychu, jesteś nam bardzo potrzebny. A potem po odejściu, okej. Okay. Tak, jesteś nam potrzebny, bo ty masz taką wiedzę zgromadzoną, że wiesz, że ten telefon będzie dzwonił najpierw z kondolencjami rocznymi, ale potem z propozycjami. I tych telefonów nie było, bo te telefony są do stanowiska, okay. A nie do człowieka. To właśnie, a propos stanowiska, chcesz powiedzieć, albo może zastanawiałeś się kiedyś nad tym, bo przecież nawet pamiętam jedną z twoich wypowiedzi, mówiłeś, no chciałbym zostać ministrem edukacji. Czy gdybyś taką tekę objął, taką rolę pełnił, byłoby ci łatwiej wdrożyć ten koncept, nad którym pracowałeś? Czy też trudno byłoby przeskoczyć pewne struktury, pewne schematy? Ja dzisiaj jestem na stanowisku, że ja nie chciałbym bardzo być w ogóle być ministrem, wiceministrem. Ja się bardzo dobrze czuję w roli jakiegoś takiego, nie wiem, doradcy, pomagam na tyle, ile mogę. I to nawet nie bezpośrednio odmówiłem, nie wiem, tym teraz kilka grup jest roboczych dotyczących sztucznej inteligencji. Ja wolę właśnie żyć przy zwolnionych z teorii. Mam też kilka fundacji, stowarzyszeń czy firm, z którymi współpracuję, które wpływają na ekosystem. Ale z boku, nie tak, od środka. Tak. Nie chciałbym bardzo. Po tych doświadczeniach właśnie twoich. Okay. Bardzo się bym tego bał. Poza tym, wbrew temu, co większość może osób myśleć, taki minister ma dość niewielkie przełożenie na system edukacji. Oczywiście, że jest taki bezwzględny i ma pewną agendę, jak nie wiem, minister Czarnek czy minister Zalewska, no to jak walcem pewne rzeczy oczywiście może osiągnąć, ale to też nie są rzeczy, które zmieniła pani Zalewska, czyli odwróciła reformę gimnazjalną, no ale w reformie gimnazjalnej w ogóle nie chodziło o to, żeby zrobić 6 plus 3 plus 3, chodziło o więcej praktycznej wiedzy, chodziło o obiektywne testy, a nie matury, które są w szkole, jak cię nie lubi nauczycielka, no to cię źle oceni. Chodziło o zupełnie inne rzeczy. Przy okazji oczywiście zrobiono zmianę administracyjną, żeby nadać temu pewien impet. I pani Zalewska zmieniła tylko tą administracyjną, ale szkołę popchnęła jednak w złym kierunku, czyli więcej teorii, bardziej przeładowane programy. Minister Czarnek trochę to kontynuował, czyli jeszcze dokładał do programu. Abstrahuję tu już od warstwy ideologicznej, bo już każdy tam, jeden lubi taką ocenę, ideologię, tak. Drugi taką. Ja w to nie ingeruję. Mówię o samym korze edukacji, że wspomniałeś, że wielu uczniów narzeka, że za dużo teorii, chcieliby praktyki, no bo właśnie tej teorii jest tam za dużo, a za mało praktycznych projektów. Kurczę, fenomenalna historia. Zachęcam Cię do tego, żebyś posłuchał też odcinka z panią Anią Strzyżyńską. Ania opowiada o tym, jakie z kolei ona miała doświadczenia, obejmując tekę ministra cyfryzacji. Dużo tu widzę podobieństw. Kolejne 3 lata spędzasz w edukacji potem, bo na uczelni Wistula, czyli prywatnej uczelni, zostajesz EdTech dyrektorem. Jak to przetłumaczyć na język polski? Czym tam się zajmowałeś? Dyrektorem do spraw edukacji i technologii. Okej. Okay. To powiedz nam, Krzysztof, co ty tam robisz i dlaczego chcesz tylko 3 dni z 5 pracować w tygodniu? Dobra, to zacznijmy od tego, skąd się wzięła ta praca. Bo to jest bardzo ciekawa też wskazówka dla osób, które tworzą stanowiska pracy dla dyrektorów, dla HR-owców. No już wiemy, że z Intela nie zadzwonili. Tak. Jak było to ogłoszenie napisane, napisał je profesor Rybiński, to napisał 10 KPI-ów. Tak? Masz przeszkolić 20 tysięcy osób w systemie MOOC. Masz przeszkolić 80% kadry z tego, jak zrobić takie szkolenie. I to był koniec. Nie było napisane, czy masz mieć wyższe wykształcenie, czy niższe. Tylko co jest do zrobienia. Tak, masz to zrobić 10 rzeczy, masz na to 2 lata. Ja patrzę na te punkty, ja mówię, no ja wiem, jak to zrobić. Nie? I ktoś mi podesłał, bo on to opublikował na swoim prywatnym blogu, ktoś mi to podesłał i mówi, ja wiem, jak zrobić to. Idę na tą rozmowę. Jestem trochę za młody pewnie na takie dyrektorskie stanowisko w dużej grupie, bo przypominam, że grupa Wistula to jest, nie wiem, 6 uczelni, 7. No ale jakby no, jestem właśnie gotowy. Wychodzisz z Ministerstwa Edukacji, no. No i to stanowisko faktycznie mi bardzo się podobało. I no, przeszedłem te wszystkie etapy, tam długa rekrutacja, dużo rozmów, no bo to międzynarodowa jest grupa edukacyjna. Okej, czyli rozmawiałeś z cudzoziemcami też głównie, w kontekście tak. procesu rekrutacji. I na koniec zostawiłem sobie taką propozycję do zatrudniającego mnie rektora czy kanclerza, że
Ja na wszystko się zgadzam, pensję też akceptuję, nie negocjuję, ale ja pracuję 4 dni w tygodniu, piątki są wolne. Popatrzył na mnie, w sumie, no tak, tu KPI ma zrobić, no czy tak. Zrobi w 4 dni, dokładnie. To mnie w sumie mało interesuje. No i się zgodził i ja dużo, wiesz, miałem czasu na rower, na chodzenie po górach. A właśnie, i tak a czemu dalej. Chciałeś pracować krócej? Bo już jaka idea za tobą stała, że ten piąty dzień to wydłużysz weekend, spędzisz go bardziej prywatnie, z rodziną? No ja bardzo lubię jeździć na rowerze, chodzić po górach i Warszawa, ja mieszkałem w Warszawie 8 lat właśnie pod, przyniosłem się tam dla pracy w Ministerstwie Edukacji, przeprowadziłem się w 2012, jeśli się nie mylę, do 2020, jak była pandemia, i przeprowadziłem się do Wrocławia. 8 lat mieszkałem w stolicy i bardzo jestem związany z Wrocławiem i po prostu w czwartek wieczór wyjeżdżałem, żeby sobie pochodzić po Karkonoszach, pojeździć na rowerze, spędzić czas z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. Tak? Taki był mój cel. No i tu jest ciekawa anegdotka dla tych osób, które fascynuje temat 4-dniowego tygodnia pracy, że mi się to tak spodobało, że za rok przy rozmowach z sobie powiedziałem, nie musicie dawać mi żadnej podwyżki, chociaż odhaczyłem wasze wszystkie KPI-e, nawet z górką. Ja chcę pracować 3 dni. No i będę wyjeżdżał było w Karkonoszy tak, w środę wieczorem, nie w czwartek. No, poniedziałki brałem wolne i miałem bardzo długie weekendy. To był też czas przemian w moim życiu. Ktoś na to przystał? Nie było jakichś problemów z tym? Było zrozumienie do tej... Było zrozumienie, tak. Bo no, bardzo na Wistuli było i mam nadzieję nadal jest bardzo biznesowe podejście. Robisz robotę, zarabiasz dla uczelni, ponieważ pamiętajmy, że Wistula praktycznie zdominowała uczenie w online. To znaczy, mogłeś wykorzystać wszystkie tam wcześniejsze swoje doświadczenia, prawda? I wiedzę także tak, dotyczącą też rozwiązań technologicznych. Ale słuchaj, my też rośliśmy poprzez na przykład akwizycję. Kupiliśmy Polish Open University, nie? Po prostu, znaczy... Szkołę, w której ja robiłem MBA. Już jej tak, nie ma. Tak. No jest częścią Wistuli, tak? Więc no, jestem z tego bardzo dumny, co się udało tam osiągnąć, bo faktycznie głównie osiągnął to zespół. Zespół do dzisiaj jest bardzo silny. Mam nadzieję, że mnie dobrze wspominają. I świetnie byliśmy bardzo zintegrowanym zespołem. Byliśmy legendarni, że tacy leniuchy, że zawsze lunch jedliśmy. Codziennie schodziliśmy na lunch, na stołówce. Wszyscy widzieli, że 10 osób jest zespół, czyli największy zespół na uczelni sobie schodzi, je sobie lunchyki. No ale my dowoziliśmy wszystko z górką. Jasne. Tak, no bo nie zajmowaliśmy sal, studentów było, wiesz, bardzo szybko się zrobiło ponad 1000, no to przemnóżmy to razy 5000 czesnego, to jest 5 milionów złotych dla uczelni, no to jeżeli ten 10-osobowy zespół to wytwarza oczywiście z pomocą tam kilku wykładowców, ej, no to jakby to co return on investment. Jesteś, tak, najbardziej zadowolony, co się najbardziej udało? Tam szczerze mówiąc chyba jestem z wszystkiego zadowolony, okay. W sensie, że udało się zbudować zespół, że właśnie był ten bardzo dobry life-work balance, że ja chroniłem zawsze ten zespół, żeby on miał fajne, komfortowe warunki pracy. To jest taka moja obsesja, która się tak trochę toczy od Wistuli, teraz przez Eskole i wszędzie indziej, gdzie jestem, że uważam, że najtrudniejsze problemy na granicy trudności, na tej granicy trudności technologicznych wytwarza się tam, gdzie zespół ma przestrzeń do tego. Nie jest zestresowany, wiesz, deadline'em, KPI-em, tylko ma pewną przestrzeń, żeby wytwarzać pewne innowacyjne rzeczy. No to do tego rzeczy jeszcze wrócimy koniecznie. A coś było trudne do zrobienia tam dla ciebie? Nie, ja naprawdę nie pamiętam jakichś trudności. To znaczy udało się naprawdę świetny zespół mieć. Mówię, z 4 dni przejść na 3, nic się nie zepsuł. No oczywiście wiadomo, jakieś daily basis, no tu się jakiś webinar odwołał, tam coś nie zadziałało technologicznie, ale też uczelnia pozwoliła mi wybierać platformę, integrować, no dali mi bardzo dużą swobodę autonomię. Zaufania, tak. Od którego zaczynała się nasza rozmowa. Tak, to naprawdę uważam, chyba rzecz, z której jestem najbardziej dumny, która to obrazuje, że kilka osób, bo ja też rekrutowałem się na Wistule i równolegle na Koźmińskiego, żeby być szefem e-learningu. I na Koźmińskim ta rozmowa z ówczesnym rektorem poszła tak średnio, to znaczy rektor nie był przekonany do tego ruchu w kierunku uczenia online, bo jakby moje założenie było, że to ma być uczenie online takie, wiesz, tanie, niskie jakości jak większość innych uczelni, tylko ma być takie premium, że to naprawdę mają być porządne wykłady, że to ma być drogie, że to ma być ale bardzo dobre. Wartość. Tak, no bo on niestety e-learning kojarzył się bardzo źle wówczas, nie?
No i jakoś chyba rektor Koźmińskiego ówczesny nie kupił tego, tej mojej idei, że coś takiego da się zbudować w Polsce. Dał mi jakieś takie trudne zdanie, żebym ja to opisał bardzo szczegółowo, zrobił jakiś taki dokument i tak dalej. No a ja stwierdziłem, że nie, no ja właśnie nie chcę stworzyć dokumentu, pod którym potem musiał się podpisać, bo ja być może będę go zmieniał, modyfikował i tak dalej. Ja tu miałem te KPI-e. No i faktem jest, że no Wistula niesamowicie przeskoczyła wszystkie inne uczelnie, a to samo mogło stać się pewnie na Koźmińskim. Super. No i wydaje się, że wszystko jest w porządku. KPI jest realizowane z nadwyżką, a tu przychodzi rok 2017 i podejmujesz decyzję, by zaangażować się w projekt Escola. To się nie dało przejść obojętnie wokół tych wizji i propozycji, które roztaczał wokół ciebie Rafał Zaorski. Bo wiesz, każda decyzja biznesowa w twoim przypadku wydaje się ze wszechmiar uzasadniona, ale software house? Krzysiek. Nie no, tu muszę oddać naprawdę cześć Rafałowi Zaorskiemu, że ja w momencie zakupu Escoli miałem wrażenie, że kupiłem NetGuru. Okej, aż tak dobrą firmę. Rafał jest arcymistrzem sprzedaży idei. Jest bardzo przekonujący i cena nie była wygórowana. No nie płaciłeś jak za NetGuru, miałem cię zapytać o to i nie miałeś chyba takiego składu tam, bo przecież kupowałeś firmę pięcioosobową bodajże. No to jest bardzo skupienie z kolei to jest bardzo spontaniczna historia, bo kwota nie była na tyle, może opowiem teraz pierwszy raz jakby kulisy tego, bo one są bardzo zabawne. Poproszę. Słuchaj, no Rafał do mnie dzwoni, mówi, że chciałby sprzedać Escolę. Ja pytam, czy sprzedałby mi całą tam grupę, bo tam była też Etendard, Escola, coś tam, Broken Rules, The Movie. Mówi, ok, zrobię ci z tego pakiet. Ja mówię, ale wiesz, ty tam masz jakieś projekty unijne, jakieś dziwne, ja chcę zorganizowaną przedsiębiorstwo. Zgadzasz się? Zgadzam się. Ok, no i wynegocjowaliśmy jakąś tam wstępną cenę, która bodajże wynosiła 150 tysięcy teraz i 12 miesięcy wszystkiego maintenance'u, czyli wszystkich stałych opłat, które płacili klienci. Żeby, jeżeli oni by zrezygnowali, to zapłacimy odpowiednio mniej. Bo byli tam dobrzy klienci, prawda? Tak, kupiliśmy dla referencji zdecydowanie tą firmę. Tak? No 150 tysięcy nie wydaje się bardzo dużo. Jeśli klienci odpadną, no to nie zapłacimy dużo więcej, będą referencje, będzie na czym budować. Jak tam w software house'ie. I poszedłem po dogadaniu zarysu tej koncepcji sprzedaży firmy. Ja byłem wtedy tuż po, bo obroniłem doktorat w drugiej połowie 2016, więc byłem po doktoracie, więc miałem więcej czasu, no i czułem, że już bym chciał coś zrobić więcej. Warto powiedzieć, bo jest też okres w 2016, kiedy ja pracuję aż do marca 2017, ja pracowałem w BCG właśnie na transformacjach cyfrowych firm takich bardzo tradycyjnych, budowlanych. Tak? No odtrzaskiwałem się. Zgaduję, dobry pracodawca, czy tam zleceniodawca, dobre warunki? Nie, no tak, oni wzięli moją pensję. Znaczy, krótko mówiąc, ja poszedłem, jak rezygnowałem z uczelni, to powiedziałem, że oni zaproponowali mi tyle, co uczelnia, tylko że w euro. Razy 4. I jeżeli uczelnia ma na to jakiś pomysł, jak chce coś z tym zrobić, no to zapraszam do rozmów, ale jeśli nie ma, to my nie mamy o czym rozmawiać. No i to było też dla mnie ciekawe, zetknąć się z dużą korporacją BCG, duże fundusze private equity, które tym zarządzają. No niesamowita historia, dużo mnie to nauczyło, też zmieniło to moje myślenie o wielkim biznesie. I więc byłem, wiesz, po exicie z tym BCG to miała być roczna przygoda, była roczna przygoda, bardzo intensywna, bo w moim kontrakcie było zapisane, że ja pracuję w niepełnym wymiarze pracy, tylko że chyba coś innego rozumiałem ja, a co innego pracodawca, to znaczy niepełny wymiar pracy, bo w konsultingu niepełny wymiar pracy, czyli robisz po 14 godzin, a ja rozumiałem, że ten mając 3-dniowy tydzień pracy, przejdę teraz na 4-dniowy. No ale dobra, wracając. Czyli co, jakbym tam kiedyś przejeżdżał późnym wieczorem w Warszawie o tej porze koło budynku, to tak wzorem pracowników firm konsultingowych, to pewno gdzieś tam w twoim pokoju po 20 czy później jeszcze światło mogło się świecić. No ja pamiętam do dzisiaj historię, to jest chyba Düsseldorf, bo my dla niemieckiego klienta pracowaliśmy. Jest północ i my przygotowujemy się następnego dnia na spotkanie. Wszyscy ci konsultanci, 6 osób siedzi
na 8 rano, które mieliśmy. Mieliśmy prezentację, żeby ta prezentacja, bo inaczej mi się wydawało takie w sumie bez sensu, bo my znacznie nie mogliśmy poprawić już tej prezentacji, coś tam. No ale to było takie, wiesz, to było takie w stylu wartime, takie to ma być na napince, to ma być doskonałe. Tak, i to, wiesz, dla wielu osób, szczególnie młodych, wydaje mi się, to jest bardzo podniecające, no bo wiesz, mówisz tej pani na recepcji, która tam siedzi całą dobę, dawaj nam tu pizzę, dawaj nam tu coś chcesz, wiesz, wieź nas taksówkami jeździłem, wiesz, do innej miejscowości potrafiłem jechać taksówką i wiesz, rzucałem po prostu ten, wiesz, kwitek na, w jakichś tam kwotach euro i to jest bardzo ekscytujące, tylko że te pieniądze w sumie nie trafiają do ciebie, więc jest to taki fałszywy prestiż, taki trochę jak to jeżdżenie tą limuzyną po alejach ujazdowskich. Nie, to nic ci nie daje poza ego. Poza ego. Tak, to prawda. No i fajnie o tym opowiadasz, tak. No i no więc to była taka przygoda, bardzo fajna, też bardzo pouczająca. Natomiast wracając do Escoli. Wracamy do Rafała, tak. Tak, no to wiesz, ja uznałem, że to jest dobry moment, żeby spróbować. I teraz opowiadam kulisy, jak to powstało. Rafał mówi, dobra, no to sprzedam ci za te 150 tysięcy plus 12 miesięcy tego maintenance'u. No i teraz ja idę na imprezę tego samego dnia i spotykam tam mojego przyjaciela Przemka Pyźla, który ma teraz taki startup Planet Heroes. I mówię, Przemek, a ja go spotkałem na Kubie przypadkiem, żeby było jasne, to nie jest że na tamten moment żaden mój przyjaciel, okay. Brat, swat, tylko mówię, on pyta, co słychać, a ja mówię, ach, będę kupował od Rafała Zarowskiego taką tam, taki software house. On mówi, ale super, to ja chcę dołączyć, bo ja teraz coś tam sprzedałem, jakieś pole kapusty na Wilanowie i będziemy tutaj, ja ci pomogę. Mówię, Przemek, ale co ty umiesz robić? No słuchaj, ja byłem sprzedawcą w banku, ja dobrze sprzedaję, ja mam dobre relacje, znam niektórych jakichś tam bogatych klientów, będziemy im sprzedawać. To przydałby mi się wspólnik, tak, fajnie by było mieć wspólnika. Wiesz, trzeba było zrzucić, łącznie chcieliśmy zapewnić 450 tysięcy, żeby mieć te 150 tysięcy, no i potem jeszcze trzeba będzie dopłacić. No to wiesz, no to faktycznie zrzucimy się tam po 225 i będzie fajnie. No i następnego dnia Przemek do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, bo ja mam takiego szwagra, on jest dobry w IT, on będzie naszym CTO. I dosłownie tak było, w sensie szwagra, którego ja nie znałem, w sensie poznałem go i za chwilę poszliśmy do notariusza, założyliśmy razem spółkę, no i próbowaliśmy i te początki, przyznam, były bardzo trudne. 2017, 2018, trudne, te pierwsze dwa lata były trudne, bo nie wiedziałem, jak to robić. Okay. Wiesz, uczyłem się w ogóle o rynku mobile, czym on jest. Byłem noworyszem, wiesz, no spółki, jak już mówimy, NetGuru, FutureMine, Royce on Royce, to są spółki, które mają teraz 12 lat, 15 lat, które zaczynały w okolicach właśnie tuż po kryzysie 2008-2009, tak. Bo wtedy spółki amerykańskie szukały jakiejś tańszej siły roboczej w zakresie IT również. No i to eksportowały te firmy i na tym wyrosły przez dekadę 2010-2020 niesamowicie. No i pik oczywiście osiągnęły w COVID-zie. A ja, wiesz, przychodzę na rynek w 2017, nie mam pojęcia, jak działa rynek mobile, nie wiem, jak działa, wiesz, rynek agencyjny. Nigdy nie pracowałem w firmie usługowej, bo sprzedałem zawsze firmy produktowe. No i próbuję to robić. I szczerze mówiąc, pierwsze właśnie dwa lata były trudne, bo trochę się kręciliśmy, że myśleliśmy, że skąd ci klienci przychodzą, jak się tą sprzedaż robi. Czy no trzeba było dokładać do biznesu? No pewnie, pewnie. No oczywiście, że dokładaliśmy do biznesu przez pierwsze dwa lata. I Co potem się wydarzyło takiego, że ten kolejny czas zaczął przynosić rezultaty? Właśnie ta kwestia tej energii, wiedzy, doświadczeń zebranych i wykorzystywanych już w dobry sposób? No wiesz co, ja postawiłem na taką strategię intuicyjnie, że firmy usługowe ludzie kupują ze względu na na eksperckość założycieli czy grupy zarządzającej. Tak? Grupy zarządzającej. No tak w sumie de facto działają BCG, Deloitte i tak dalej. Te mniejsze butikowe firmy podobno, bo produkt się broni sam. Jeżeli tak, Authentic jest świetne, to nikt nie musi wiedzieć, kim jest Tomek. Czyli zacząłeś być frontmanem takiej tej działalności, tak? Tak. Poszedłeś. Tak. No dzisiaj, do dzisiaj cię kojarzę w czapeczkach, koszulkach, Escoli, w każdym miejscu, gdzie to możliwe, pokazujesz, jak jesteś mocno związany z firmą. Tak, ale to nie było tylko noszenie czapeczek i plecaczków i klapek Escola, tylko to było noszenie ich na konferencje for developers, InfoShare, wiesz, Mobile Trends, które potem kupiliśmy,
to jest tworzenie marki eksperta, to są posty na Facebooku, na LinkedInie na temat i jak teraz mówisz, że ja postuję na AI, no to jest o tym samym ja postuję, ja nie wrzucam tam swoich dzieci. Tak? To jest jakby to, na czym my wyrośliśmy. Tak? Jakby klienci zaczęli wierzyć w te historie, które opowiadasz, tak? I szukać trochę drugiego dna za tym, że ta technologia wasza, czy rozwiązanie jeszcze czymś innym się różni w kontekście zespołu, także założycielskiego, od tego, co mogliby kupić innego na rynku. No bo dlaczego chcesz kupić jakąś usługę? Nie wiem, ta usługa może być usługą marketingową, może być stworzeniem strony internetowej, stworzeniem aplikacji mobilnej. Ja kupuję przez ludzi po prostu. Tak, ktoś ci polecił. Ci polecił. Zresztą to samo dotyczy usługi wykonania domu, tak? Ktoś mówi, a pan Zdzisiu to świetnie buduje dom. Albo widzisz, że pan Zdzisiu ma konto na Instagramie i dużo badań mówi o tym, że my czujemy relacje z tymi influencerami, jakby oni byli naszymi znajomymi, mimo że oni nas nigdy nie widzieli. Tak. Więc pan Zdzisiu może wrzuca na Instagrama, na TikToka, jak fajnie buduje dom, więc dzwonisz do pana Zdzisia. Tak? No tak. Dam taki przykład, jak miał dzisiaj zostać pochowany, no to albo by to był jakiś najbliższy pewnie zakład pogrzebowy, albo AS Bytom, bo tam jest, wszyscy znają tą markę, wiesz, z memów, nie? No tak. I ja, wydaje mi się, że to jest esencja usług, że albo to jest, ktoś cię poleci, zna, albo nie zna cię bezpośrednio, no ale widzi twoją działalność, że ona się kręci wokół czegoś. Czy takiej samej mechaniki używasz w takim razie do zbudowania czy przybudowaniu swojej rady nadzorczej? Bo tam są też mocne nazwiska. No wiesz co, rada nadzorcza to są osoby w skrócie, którymi ja kiedyś chciałbym być za parę lat. Tak jest mój kierunek. Tak? Czyli nie musiałeś jej mieć, w sensie nie musiałeś nawet powoływać do życia. No my byliśmy spółką akcyjną od 2017, więc już od pewnego musieć momentu. Radę nadzorczą musieliśmy, natomiast w tych radach nadzorczych potrafią być ciocie i wujki, którzy po prostu podpisują wszystko, albo mogą być faktycznie eksperci. I to jest raczej pytanie, jak mi się udało przekonać profesora Orłowskiego, żeby on nie tylko wszedł do rady nadzorczej za darmo, ale został inwestorem. No i skąd my się znaliśmy? I tu jest konwersja kapitału społecznego. On był moim szefem na uczelni, był rektorem uczelni Wistula. I ja powiedziałem, że ja odchodzę. On mówi, a dokąd? Ja mówię, do Escoli będzie to software house, będziemy robić aplikacje mobilne. A to może zainwestuje. I on zainwestował 100 tysięcy złotych za 2% akcji Escoli. Świetnie. Czyli dostajesz taką wartość trochę dodaną też od tych nazwisk, teraz ostatnio pani Przegalińska, że tam są i faktycznie pomagają? Jaki oni mają wpływ na to, co robisz? Czy to jest rodzaj właśnie, poza tym, co powiedziałeś, że chciałbyś być kiedyś tak kompetentny, czy taki podobny do tych osób, to co dzisiaj dostajesz? Gdzie jest ta wartość właśnie? No. Czyli to by trzeba było, od każdego z członków rady dostaję, dostaję trochę co innego, czyli zdarza nam się mailować jeden na jeden z członkiem rady, no ale rada też u mnie naprawdę nadaje te strategiczne kierunki, bo są trudne pytania, szczególnie teraz, bo trzeba powiedzieć, że jest w tej chwili pewien kryzys na rynku IT, znaczy AI autentycznie zabiera nam pracę, kodujemy coraz szybciej, więc nie trzeba już wynajmować takich dużych zespołów. Tak? No i teraz pytanie, w jaki sposób pivotować firmę, żeby dalej ona zarabiała, tak? Jak na tej fali popłynąć, żeby nie zostać przez nią zmiecionym. No więc tu dużo rozmawiamy, no bo mamy dwóch bardzo dobrych ekspertów od sztucznej inteligencji, profesora Mielniaka i profesor Przegalińską. No i o tym rozmawiamy, więc ten nasz pivot, czy mój, który wyraża się w moich postach, w mojej działalności, w moich wystąpieniach na konferencji, nie jest przypadkowy, znaczy jest skoordynowany z tym, że my chcemy pokazać, że uważamy, że AI powinno znaleźć się jako element aplikacji mobilnej, która może ma 20 lat i na przykład służy do, nie wiem, lojalności, niech to będzie, nie wiem, aplikacja Witaj w Orlenie, to może ona powinna mieć jakieś systemy, które bardziej personalizują zbieranie tych punktów, albo jakieś promocje, albo zagranie na określonych odczuciach kupujących, albo promocje na paliwo, które będą się w jakiś bardzo specyficzny sposób dobierać i zwiększą sprzedaż. Tak? I to na ten temat eksplorujemy. To nie jest wcale jasne, bo sztuczna inteligencja ma jedną ogromną wadę, jeżeli chodzi o aspekt biznesowy. Ona się tak szybko rozwija,
że firmy boją się w nią zainwestować, bo... Bo to, na co umówiliśmy się pół roku temu, może być za chwilę nieaktualne, tak? Tak, no bo chcesz kupić, nie wiem, rower, który ma świetne, no może rower to nie jest najlepsze porównanie, tak? Ale samochód, który ma poziom autonomii jakiś bardzo podstawowy, już umie sam trzymać linię i prędkość. Ale już wiadomo, że za rok on będzie trzymał prędkość, linię, będzie jeździł autonomicznie, będzie miał dynamiczne światło i będzie kosztował tyle samo. A może nawet będzie jeszcze tańsze. A za dwa lata to auto będziesz, ty będziesz sobie mógł wsiąść z tyłu. I na takim progresie, na takim prędkości rozwoju sztucznej inteligencji jesteśmy, że trochę firmy boją się inwestować, bo za rok to, na co wydały miliony, bo na to pozwala technologia, może się okazać, że będzie kosztował $5 miesięcznie. Ależ to musi być w takim razie ekscytująca kwestia i tak w pracy u Ciebie, ale poza, w tym obszarze, w którym się specjalizujesz. Powtarzasz od jakiegoś czasu szczególnie często, że jakby ludzie są kluczowym zasobem tutaj, jakby są kluczowi dla rozwoju Twojej firmy. To jakich w takim razie partnerów do współpracy szukasz? Na co zwracasz uwagę, zapraszając ich do tej przygody ze Skolą? Zaczęliśmy rozmowę od tego, że jestem zaufanie. Tak, mistrzem delegowania. To jeżeli chcesz być mistrzem delegowania, to musisz mieć bardzo odpowiedzialne osoby. Tak? No bo oczywiście delegowanie ma swój cykl, o tym jest dużo wykresów, teorii, że tam się powinno najpierw pokazać, potem zrobić wspólnie, a dopiero potem oddać. Ja szukam osób, którym ja pokażę i puszczam. Tak? To jest moja wymarzona osoba, czyli ona musi być bardzo autonomiczna, bardzo kompetentna, bardzo szybko łapać, o czym rozmawiamy i nie wymagać wiele wsparcia na tej drodze. To jest mój wymarzony zespół. No i oczywiście osobno tym tematem jest pewna lojalność. My ją w ten sposób zapewniamy, że no będąc spółką akcyjną, mój management ma jakiś tam udział wcale nie mały w Escoli. Tak? To jest kilkanaście procent jest kontrolowanych przez pracowników. No i jeśli Escola odniesie spektakularny sukces, czyli my ciągle przekładamy nasz debiut, ale zrobi IPO, które będzie sukcesem, te pieniądze, wtedy te akcje mają materialny wymiar, albo nastąpi exit z takiej spółki do jakiegoś innego gracza, czy jakieś połączenie, no to wtedy to zamieni się w jakieś istotne pieniądze. I to nie frustruje obecnych pracowników, szczególnie tych z dłuższym stażem, to przesuwanie tego debiutu chociażby na New Connect, tak z roku frustruje, na rok. Frustruje i mnie to też frustruje, natomiast no tak jak nie mogłem przewidzieć, ja się sztuczną inteligencją zajmuję od 2018 roku i wcale nie przewidziałem, że wyjdzie ChatGPT i wszyscy się tym zainteresują i też nie przewidziałem, że znaczy przewidziałem, że po COVID-zie nastąpi jakaś taka normalizacja sytuacji, bo w COVID-zie wszystko szło do internetu. E-commerce rósł jak szalony, e-learning rósł jak szalony. I właściwie wszystko przenosiło się do online'u, do mobile'a. Natomiast to było jasne, że to musi w którymś momencie troszeczkę się znormalizować. Natomiast nastąpiło parę zjawisk innych, których nie da się przewidzieć. Jednym z nich jest właśnie to, że sztuczna inteligencja coraz więcej rzeczy automatyzuje i nie trzeba ich w ogóle kodować. I jestem przekonany, że za 10-20 lat kodowanie to nie będzie już pisanie znaczków. No tak jak pojawiło się, kiedyś pisało się w assemblerze i ten kod był taki bardzo duży, trzeba było mieć zrozumienie, żeby trzeba było mieć bardzo duże zrozumienie, żeby komputer nam coś zwrócił, coś oddał, wykonał pewne akcje, o które poprosimy. Potem pojawiło się programowanie, które możemy zapisać w postaci dużo łatwiejszych znaków. Pojawiły się języki programowania dużo bardziej wysokopoziomowe, aż w końcu mamy programowanie obiektowe. Ale kolejnym krokiem jest to, że de facto przesuwamy pewne bloczki, tak jak w wielu narzędziach, i te bloczki za nas wykonują pewne akcje. A kolejnym krokiem, który będzie możliwy dzięki sztucznej inteligencji, będzie to... Słuchajcie teraz uważnie, kochani. Że po prostu powiemy komputerowi, co chcemy zrobić. Znaczy to dosłownie będzie tak wyglądało, że powiemy, chcę, żebyś zbudował mi grę podobną do Mario, ale zamiast Mario mają być żaby. Jasne. I to się dzieje. I to już dzisiaj właściwie jest możliwe. Oczywiście ten program dzisiaj będzie miał dużo bugów, więc trzeba go jeszcze poprawić, zdebugować, ale to już dzisiaj jest możliwe. To, co będzie możliwe za 5-10 lat, ten program będzie po prostu czysty, ładny i będzie można, wiesz, w perspektywie może 10 lat być może nie Wiedźmina, ale dosyć zaawansowaną grę. Więc to cały czas idzie
do przodu. I coś, czego warto się uczyć, to jak to jednak rozumieć te kompetencje, bo jak mówi się, że nie wiem, to generowanie obrazów sprawi, że będzie mniej fotografów. Nieprawda, bo jak popatrzymy dzisiaj to, co robią fotografowie z AI-em, to te najlepsze obrazki wygenerowane to są fotografowie, którzy rozumieją, czym jest przesłona, czym jest ISO, czym jest migawka, jak się to wszystko obsługuje. Są w stanie zadać takiego prompta, że głowa mała. Rozumieją, czym jest bokeh efekt i jakieś takie różne rozmycia, jak działa światło. Wiesz, no, czym więcej tych promptów piszą, tym jednak sztuczna inteligencja jest mądrzejsza na przyszłość. Ale nie? Oni rozumieją, jak czegoś użyć, więc okay. Wiesz, to trochę pytanie, czy wiesz, ty będziesz prowadził lepiej auto, czy kierowca rajdowy? Oczywiście. Czy warto być tak. Kierowcą rajdowym? Tak, no i, okay. I po prostu będzie dużo zwykłych użytkowników i będą kierowcy rajdowi. To jest zupełnie inna kategoria kompetencji. Tak? I tak samo będą ludzie, którzy po prostu tak dobrze znają się na fotografii, że nadal będą wykorzystywać głównie aparat, ale Photoshop będzie miał, jeżeli będą chcieli sobie coś wymazać, czy poprawić te tła, no to będzie to można robić jednym styknięciem i nadal warto uczyć się tych umiejętności typu, nie wiem, fotografia, czy edytowanie filmów, bo tylko wtedy możemy dobre prompty powiedzieć. Dlatego warto dalej uczyć się programować, bo wtedy będziemy mogli dobrze rozmawiać z komputerem. Natomiast będzie to coraz bardziej wysokopoziomowe. Czyli słaby stanie się średni stanie się bardzo dobry, a bardzo dobry stanie się ekspertem. Z perspektywy tych 7 lat w Escoli, kiedy jesteś właścicielem, ale przede wszystkim CEO tego biznesu, jesteś zadowolony z rezultatów, z wyników, z tego, dokąd doszliście, co teraz robicie? No więc bez lukru, do zeszłego roku byłem bardzo dumny, dobiliśmy prawie do 20 milionów rewe i 3 lata z rzędu dostaliśmy statuetki Deloitte za szybki wzrost. Okej, okay, super. Ten rok jest bardzo trudny dla branży, NetGuru z tego co wiem zleciało z 1000 do około 250 osób, to niepotwierdzone dane, jakieś tak. Tam przecieki, bo to nie jest publiczna firma, no ale wystarczy spojrzeć co się dzieje z akcjami Tenderhata, Duokay, Spirosoftu. No i tu rynek niestety to wycenia i dla nas też ten rok będzie rokiem, w którym spadniemy trochę na revenue, którym albo nie będzie zysku, albo będzie minimalny, więc będzie to na pewno rok, który musimy, wiesz, odrobić lekcję właśnie tego dostosowania się pod to, co niesie AI, pod to, co oznacza, że rynek się zupełnie przemodelował i to znaczy wybór między pójściem w consulting, dużo okay. bardziej, czyli wysokomarżowe usługi, ale jednak gdzie ciężko zbudować w bardzo dużej skali firmę, albo w tą część badawczą, czyli robienie rzeczy na granicy możliwości technologii, albo na tyle zoptymalizowanie swojej struktury kosztów poprzez AI, żeby móc po prostu być bardzo konkurencyjnym. Więc jakby w tej chwili te dyskusje trwają i na pewno w Q4 je podejmiemy, jaką firmą mamy być na kolejny rok, żeby być bardzo konkurencyjnym. A mówisz my w liczbie mnogiej, jako bo Escola, zderzasz to z kim? Z kadrą menedżerską, z radą nadzorczą, z managementem, tak. Jesteś dla mnie przedsiębiorczy również, bo wydałeś w tym roku książkę pod tytułem Wydajniej. Ja dobrze czytam ten tytuł? Wydajniej, tak. I to okay. pokazuje, notabene tytuł tej książki pokazuje urok natury ludzkiej, bo szukaliśmy oczywiście za pomocą czata GPT fajnej super nazwy na książkę. Tak. I naprawdę setki pomysłów powstało i żaden mi nie leżał. I ogłosiłem konkurs taki mały na LinkedInie, że jak już wyjdzie książka, to będzie można ją wygrać. Kto da fajniejszy tytuł? I dziewczyna Jezus, pozdrawiam Cię bardzo, nie pamiętam jak masz na imię, ale dostałaś ode mnie książkę, mam nadzieję. I ta dziewczyna po prostu wymyśliła pomysł wydajniej, przez AI wydajniej, tak? I ten pomysł po prostu natychmiast się przykleił, uznałem, że jest świetny. Tak. Dlaczego powinniśmy ją przeczytać? Dlaczego warto być za pan brat z tymi takimi treściami właśnie? Ta książka już się cała wysprzedała, więc jeżeli ktoś jej nie kupił, nie będzie do druku, bo książka była wydana w styczniu 2024. Mamy w tej chwili już jesień i to znaczy, że ta książka jest już w dużej mierze nieaktualna. Taki był plan, że wydaliśmy ją tyle, ile chcieliśmy. Cały nakład się wysprzedał, nie będzie do druku, może będzie wersja 2.0. Chociaż dzisiaj moim zdaniem to by było trudno napisać tą książkę, bo wątków i kontekstów pojawiło się na tyle dużo, że ona musiała być dużo dłuższa.
To ciekawe, rzeczywiście. Książka, słuchajcie, ze stycznia może być jesienią tego samego roku już nieaktualna. To też pokazuje, jak nie tylko technologia pędzi, ale jak ty musisz za nią pędzić i nadążać, co? Tak. No natomiast właśnie. Mogę zdradzić tutaj, bo rozumiem, że słuchacie nas w październiku 24 tak lub jest. Później, to mogę zdradzić, że wraz z Bartkiem Puckiem przygotowujemy, i to pierwsze robię to ogłoszenie, kurs, który będzie dotyczył właśnie kompetencji menedżerskich w AI. Bo świetnie. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo dobrych kursów odnośnie technicznej strony. Świetnym przykładem jest AI Devs. Tak? To jest kurs, który sprzedał się za, jeżeli się nie mylę, około 10 milionów złotych zarobił, już 3 edycje były i ma po prostu fantastyczne recenzje. Tak? I rozmawialiśmy z Bartkiem Puckiem, że brakuje na rynku czegoś, jak wytłumaczyć te zmiany, które będzie niosła sztuczna inteligencja dla biznesu. I całe wakacje nad tym pracowaliśmy i na przedsprzedaż ruszy w listopadzie. Super. On pracował ze Stanów, bo tam właśnie korespondowaliśmy. Bartek będzie tutaj, mam nadzieję, gościem też w programie, więc potwierdzi twoją wersję. Kibicuję, to fantastyczny duet, więc na pewno treści, które przygotowaliście, będą wysokiej jakości. Napisałeś mniej więcej rok temu, że szukasz osób, od których mógłbyś się uczyć. Ja jeszcze trochę pracuję jako mentor i coach i zawsze mi to bardzo imponuje, kiedy ludzie już z doświadczeniem i tak jak mówiłem też super wykształceniem mówią o tym wprost i odwdzięczysz się tym osobom, jeśli je znajdziesz swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, bo mówiłeś, spędziłem 2 lata w polskich kręgach i rok w europejskich różnych mastermindach, nigdy jednak nie miałem wpływu na skład grupy, powoli dojrzewam do zbudowania prywatnego forum wymiany myśli i rozwoju. Szukam osób, które, i to były 3 warunki, mają life-work balance, a nie odwrotnie, do tego jeszcze wrócę, prowadzą firmę, która zrealizowała od 4 do 40 milionów przychodów w zeszłym roku, potrafią słuchać i schować ego do kieszeni. Znalazłeś kandydatów? Znalazłem. Super. I kandydatki. Pracuje i kandydatki. To jest ważne, ponieważ właśnie w moich mastermindach mało jest kobiet przedsiębiorców. Niestety to nie jest tylko problem w Polsce, na świecie statystyki mówią 15% founderów w tym przedziale, który ja podaję, powyżej $1 miliona, jest kobiet. Długi wątek, dlaczego tak jest. Nie otwierajmy tej puszki. Ale w tej chwili w moim mastermindzie jest 4 mężczyzn i 4 kobiety. Pięknie. Bardzo zróżnicowany jest też nasz background, bo mamy Czecha, który prowadzi w Polsce biznes turystyczny. Mamy Franka Georgiewa, który prowadzi agencję marketingową. Mamy osobę, która prowadzi agencję HR-ową. Mamy osobę, która prowadzi firmę cyber security. Mamy Łukasza, który ma swoją sieć szkół. Tak? Także bardzo jest ta grupa zdywersyfikowana pod względem tego, co robimy, pod względem tego, jakie mamy podejście do różnych tematów, no ale faktycznie łączy nas to, że staramy się dbać o life-work balance i staramy się wspólnie zastanawiać, jakby jakie jest why. Tak? Dlaczego to wszystko robimy? Bo to jest pytanie, które uważam nie jest wystarczająco często zadawane i ja też... Bo to ta grupa jest zamknięta. Grupie pozwalają ci znaleźć odpowiedź na te pytania. Okay. Ja też jestem cały czas w europejskich strukturach, czyli w czymś, co nazywam Erasmus dla przedsiębiorców, czyli European Bridge Chapter w ramach Entrepreneurs Organization. Też zapraszam, jeżeli ktoś nas słucha, można się zapisać do EO Poland, czy też bezpośrednio do EBC, to napiszcie do mnie bezpośrednio, o co tam chodzi. Tam jest minimum $1 milion przychodu, trzeba być founderem albo znacznym udziałowcem, nie pamiętam jaki jest próg, czy 30% czy więcej. I tam jest podobna idea, też ja cały czas jeżdżę raz na kwartał, akurat w tym europejskiej strukturze, raz na kwartał się spotykamy w różnych miejscach. To była Ljubljana, teraz będzie Teneryfa, kolejna będzie Portugalia, kolejna będzie Szkocja i podróżujemy po bliskich miejscach i przez 4 dni się spotykamy, troszkę zwiedzamy, ale esencją są te mastermindy, które trwają 2 dni. Każdy prezentuje swój status za ostatni kwartał i swoje wyzwania i to dyskutujemy i właśnie tam ważny jest ten aspekt schowania ego do kieszeni. Ale jak ktoś nas słucha, ty masz bardzo fajnych słuchaczy, to jest jeszcze jedna rzecz, do której chcę zachęcić.
A po tego why. Zorganizowałem w kwietniu, zadając sobie to pytanie, bo jestem w takim wieku średnim i powoli zaczynam sobie to pytanie coraz częściej zadawać. Jest to kryzys wieku średniego, to jest wtedy, jak czujesz, że no masz już skończoną liczbę czasu, żeby zrealizować swoje projekty. Ja mam dużo projektów w głowie i pierwszy raz poczułem, że kurczę, nie wszystko zdążę już zrobić. Więc co jest najważniejsze? Jakie jest why? Uwaga, mówi to facet 40-letni. I zorganizowałem taki... Chciałem zauważyć tak młode, żeby było jasne. I zorganizowałem coś, co nazywałem Life Work Camp. Okay. Czyli trzydniowe spotkanie, które zainspirowała Wilcza Wyprawa Wojciecha Eichelbergera i to się nazywało Kwarantanna. Na Wilczej Wyprawie to było spotkanie mężczyzn, gdzie nie było alkoholu, a na kwarantannie przez tydzień nie było telefonów komórkowych. Więc na Lifework Campie zabieramy telefony na początku i nie ma żadnych używek. I się wysypiamy przez to. To jest w ogóle fantastyczny wyjazd. No i ten wyjazd przy okazji tak, kąpiemy w strumieniach i tak dalej. Tak, morsujemy, oddychamy, ale rozmawiamy też na tematy biznesowe, bo są trzy dni jakby work, life i balance, jak to wszystko integrować. I także poza wystąpieniami jest dużo warsztatów i jest też mastermind, gdzie się otwieramy, gdzie rozmawiamy, gdzie wymieniamy myśli. Oczekujemy dużej otwartości od naszych uczestników, więc nie jest to wyjazd dla każdego, dlatego jest to pierwszy program taki publiczny, gdzie pozwalam sobie o tym powiedzieć. I też, żeby się dostać, no trzeba najpierw wypełnić ankietę i dopiero przyjmujemy te osoby, żeby one pasowały. I był to tak dobry wyjazd. Byli tam, nie wiem, był Bartek Chojka, prezes Agory, był Maciek Filipkowski, który robi audycję Zaprojektuj swoje życie i paru innych właścicieli, prezesów firm, którzy... Tak mi się ten wyjazd podobał, że ja stwierdziłem, nie będę robił NPS-a, czy wam się podobał 7, 8, 9 na 10, bo to bez sensu. Ja wam zadam jedno pytanie, czy to był was najlepszy wyjazd biznesowy w życiu? I 20 osób na 25 powiedział, że tak. I czy ewentualnie chcieliby powtórzyć kiedyś takie doświadczenie? Tak? I będzie 29 listopada do 1 grudnia powtórka pod Kazimierzem Dolnym. I także mam nadzieję, że jak opublikujesz tutaj ten wywiad, to jeszcze będzie parę miejsc. Można do mnie na ten LinkedInie napisać. No właśnie, na LinkedInie cię złapać, na stronie internetowej. Podamy zresztą te linki po na LinkedInie ja staram się odpowiadać na wszystkie wiadomości. I ten link, żeby się... No trzeba się zakwalifikować. Ten wyjazd nie jest drogi. Nie chcieliśmy zrobić, żeby on kosztował, wiesz, 20 tysięcy, skoro był tak świetny. On kosztuje, oczywiście tam kosztuje, nie wiem, 4 tysiące. Tak, 4 tysiące złotych jest cena. I wiesz, będzie Marek Kamiński, będziemy mieli współpracę z Longevity Center, żeby właśnie to why, i trochę pewnie tam jest trochę tego kryzysu wieku średniego, ale to chodzi o to po prostu, co zrobić z tymi wszystkimi zasobami, które mamy jako przedsiębiorcy, bo często mamy, wiesz, dużo możliwości, dobry network, dużo czasu, nieraz dużo pieniędzy, dużo cennych lekcji. No, co my chcemy z tym zrobić, tak? Dla siebie, dla rodziny, dla innych. Na przykład taki framework, który pojawił się dla mnie na tym kampie w tym roku, to było, że jak masz ustawioną tą trójcę? Ja, rodzina, praca. Jeśli ktoś miałby wygłosić mowę na moim pogrzebie, to chciałbym, by powiedział, że Krzysztof miał właściwą kolejność priorytetów, czyli ja, rodzina, praca, tej kolejności. Tak, tak, dokładnie tak. A to nie jest oczywiste, bo społeczeństwo ci będzie wmawiało, szczególnie mamom, masz być matką, rodzina jest najważniejsza. No ja sam się wychowałem całkowicie w przekonaniu, rodzina jest najważniejsza. I ja nikomu też nie zabraniam, żeby twierdził, że rodzina jest ważniejsza od ja. Tylko, że jeżeli uporządkujesz sobie ten temat ja, no to masz dużą szansę być lepszym ojcem, lepszą matką. Tak mi się wydaje. Czy lepszym synem, lepszą córką. Dlatego taka kolejność, tak? A ile osób pracuje tak dużo, mówiąc w sensie, że wraca o 21 do domu zmęczony, albo spędza bardzo mało czasu z rodziną, bo mówiąc jednocześnie, no ja muszę zarabiać, bo robię to dla mojej rodziny, bo nie wiem, chcę wybudować dom, tak? I dzieci mają 17 lat, nie widziały taty, bo to najczęściej tatowie, ojcowie w taki schemat wpadają, no ale jest ten dom i teraz staniemy się szczęśliwi, chociaż nie widzieliśmy taty przez wiele lat, nie? No więc trochę o tym to jest, żeby nie wpadać w jakieś schematy, które trochę nam narzuca
otoczenie i trochę skupić się, bo ja też nikomu nie zabraniam. Jak ktoś ma potrzebę pieniędzy i bardzo jest ważne, są dobre materialne, fajnie. Jak ktoś potrzebuje sportowy samochód czy wielkiego SUV-a, bo to jest twoja potrzeba, fajnie. Każdy ma inne why, czy jak to się mówi, ikigai, jakiś taki cel swojego życia. A kiedy ty zauważyłeś, że a przynajmniej poczułeś taką potrzebę, by znać odpowiedź na to pytanie? Czy to no właśnie niedawno. Tak, no dlatego ja się śmieję trochę, że mam teraz kryzys wieku średniego, bo zacząłem je sobie zadawać dużo częściej. No oczywiście tam każdy sobie czasem zadaje pytanie o cel życia, tak? Ale no jeżeli ktoś nie jest osobą na przykład bardzo religijną, ja byłem kiedyś osobą bardzo, bardzo religijną, no to ta odpowiedź jest powiedzmy no w miarę oczywista, tak? Natomiast jeżeli mamy tutaj większe spektrum wyboru, no to warto sobie to pytanie zadać, zakładając, że nie wierzysz w to, że jest jakieś życie po życiu, nie? Super. Ja taki kryzys wieku średniego przechodziłem mając 39 lat, wtedy zdecydowałem się na to, by wejść na tą drogę przedsiębiorczą, a z kolei teraz niedawno skończyłem 50, więc mam rozkminę co do kolejnego rozdziału, więc bardzo, bardzo dobrze wiem, o czym mówisz. No dobra, to ponieważ ten program, mam takie przekonanie i to nagranie jest już pełne rad dla przedsiębiorców, ale gdybyś zechciał wybrać taką jedną czy dwie, puentując to, co powiedziałeś do tej pory, to na które postawiłbyś akcent? Dlaczego przedsiębiorcy, czy ci, którzy zaczynają dopiero tą przedsiębiorczą drogę, czy już są w niej co bardziej zaawansowani, powinni o tym pamiętać? Na co mogliby zwracać uwagę, żeby ich działania i aktywności stawały się efektywniejsze, takie kompletniejsze, dawały więcej frajdy? Na ten balans między innymi? Wiesz co, w mojej filozofii jest zakaz dawania rad. O. Tylko mogę dzielić się swoim doświadczeniem. Super. Ponieważ jeśli dałbym komuś teraz radę, to znaczy, że ja wiem lepiej od ciebie o czymś, o twoim życiu. Ja nie wiem nic o twoim życiu. Co więcej, go nie przeżyję. I jedyne, co mogę, to w czasie tego wywiadu i w czasie mastermindów, ja mogę podzielić się pewnym doświadczeniem, które chcę, żeby było jak najbardziej adekwatne do tego, co pytasz. Ty zadajesz pewne pytania, żeby ukierunkować moje doświadczenie, ale ja opowiadam tylko o swoich doświadczeniach. No bo powiem komuś, no miej life-work balance, ale ktoś ma 25 lat, nie ma rodziny, jest głodny, ma mnóstwo czasu, ma zdrowie i ja mogę podzielić się swoim doświadczeniem, że jak miałem 25 lat, to ja kochałem tyrać i sprawiło mi to dużą przyjemność. Nie było tak znowu, że pracowałem po weekendach i wiesz, i zarywałem noce, ale pracowałem nieraz po 12 godzin i też nie mam problemu dzisiaj z tym, że jeżeli są sprawy ważne, to że w niedzielę mogę zadzwonić do kogoś z pracy. To się zdarza raz na 2 miesiące, ale się zdarza. Nie mam jakiejś takiej, wiesz, radykalnej zasady, że wyłączę telefon i go nigdy nie odbiorę. Tak? Więc bardzo dużo zależy od etapu, w którym się znajdujesz. Jeżeli fascynujesz się swoim projektem, budujesz startup, no to jakby czemu sobie na siłę wiązać rękę i odbierać? No, wspomniany Franciszek Georgiew. No on jest osobą, która całkowicie żyje pracą i się jej oddaje. I to jest jego styl i on jest z tym szczęśliwy. Tak? Też jest u nas w forum Life Work, bo jego życiem jest po prostu praca. I to jest okej. No dobra, no to, czyli te rzeczy, które tobie się sprawdziły, przyniosły jakieś rezultaty i o których chciałbyś powiedzieć na koniec, tak, żeby być tutaj zapamiętanym, że to w przypadku Krzysztofa Wojewodzica naprawdę dało fajne rezultaty. To co by to było? No ja myślę, że to co mi bardzo pomogło, to jest faktycznie myślenie naukowe. Uważam, że nauka jest bardzo deprecjonowana, szczególnie w Polsce, bo my nie mamy żadnej dobrej uczelni. Nie mamy żadnej dobrej uczelni w top 300 uczelni. No wiesz, tak. 21. gospodarka świata, wiesz, duży kraj, serce Europy, nie ma żadnej naprawdę dobrej uczelni. I trochę plus przeteoretyzowana, więc my mamy taki dosyć ambiwalentny stosunek do uczelni. A jak popatrzymy na to, co się dzieje teraz, choćby w zakresie sztucznej inteligencji, to podwaliną tego stał się jeden artykuł naukowy. Oczywiście ten artykuł jest pochodną wielu prac naukowych i wielu badań. Attention is all you need, który dzisiaj ma 120 tysięcy cytowań i zresztą Polak Łukasz Kajzer jest jego współautorem, jednym z 7 autorów. I bez Attention is all you need nie powstałyby transformery, nie powstałby ChatGPT, nie powstałby, po prostu nigdy byśmy nie usłyszeli OpenAI, bo to ten wynalazek stał się kanwą do tego, co dzisiaj znamy, LLM-y, duże modele językowe.
I wydaje mi się, że nie doceniamy tego, ile nauka może jeszcze odkryć. Może mniej widać ją dzisiaj w inżynierii, bo osiągnęliśmy pewną dojrzałość, ale w informatyce. Czy choćby wynalazek tak zwanych GANów. To jest system, który pozwala przybliżać pewne obrazy, aż są nieodróżnialne od rzeczywistych. I dlatego widzimy obrazki w DALI czy w Midjourney, bo one są dla komputera nieodróżnialne od rzeczywistości. I dla nas są, ale są coraz lepsze, więc za chwilę dla człowieka będą nieodróżnialne od rzeczywistości. I wydaje mi się, że to naprawdę warto starać się myśleć jak naukowiec, czyli badać, eksplorować to. Jeżeli coś tutaj mogę słuchaczom unikalnego zostawić, i że wcale to nie wyklucza, że ten naukowiec to jest jakiś tam doktor w starej marynarce, który chodzi po uczelni, wygłasza jakieś swoje teorie sprzed 10 lat. Tacy oczywiście też są, ale to są też naprawdę wynalazcy i ludzie, którzy pchają świat technologii do przodu. Bo zderzają w praktyce też swoje idee, prawda? Tak. I to jest szalenie trudne. I jeżeli czegoś ja szukam, to właśnie jak komercy, wszystkie projekty naukowe, które ja prowadziłem przez ostatnie 6 lat, to nie było ani jednego projektu na uczelni. To są wszystko projekty dla komercyjnych firm, które popychają pewne rzeczy do przodu. I też warto powiedzieć, że nie wszystko się udaje, powiem więcej. No, podobnie jak w startupach, większość się nie udaje, ale jak się uda 1 na 10 taki projekt, no to jest coś niesamowitego. Nie? Super, dziękujemy za to. A z czego jesteś najbardziej dumny, jak do tej pory w swoim życiu? No, chyba nie będę oryginalny, że z dzieci swoich. Nie? A jesteś szczęśliwym człowiekiem? Bardzo, tak. Spełnionym? Tak, bardzo. Wydaje mi się, że miałem dużo szczęścia. Tak? I wcale wbrew takiej powszechnej opinii nie przypisuję go sobie. To znaczy naprawdę dużo było sprzyjających okoliczności. No. To pozostawiam Cię w tym szczęściu i spełnieniu. Dziękuję za te historie, którymi się podzieliłeś. Były świetnie opowiedziane, ale to już nie nowość. Dobrze wiemy, że dobrze opowiadasz historię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Coś czuję biznesu bez lukru, bo to jeszcze połowę pytań Ci nie zadałem. Nasz czas jest ograniczony, ale trzymam kciuki za Escole AI i wszystko to, co tam dookoła Ciebie. A tych, którzy będą chcieli zaczepić Krzysztofa i pogadać z nim o tych tematach, które tu dziś poruszaliśmy, zapraszam pod linki pod tym nagraniem. Do zobaczenia. Dzięki, super. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną doliną krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Partnerem audycji była firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.